Dzień dobry, witam Państwa w ogóle w tak licznym gronie. Sympatycznym i widzę przyjaznym, wszyscy już się nawet wycieszyli, czyli rozumiem, że zaciekawieni dzisiejszym wydarzeniem, jakim jest pierwsze forum gospodarcze Stowarzyszenia Endecja. Cieszę się, że pomimo weekendu znaleźli Państwo chwilę czasu i tak jak już wspomniałam, w tak licznym gronie, znaczy się, że duże jest zainteresowanie wśród naszego społeczeństwa, wśród Poznania gospodarką, tak? Czyli jednym słowem chcemy korzystać z przywileju demokratycznego, jakim jest pewna świadomość i gospodarność, a cały Poznań z tego jednak słynie. Stowarzyszenie Endecja, przynajmniej spróbuję, padło hasło, no nie wiem, w związku z czym spróbuję kontynuować tę myśl, w związku z czym podtrzymamy albo rozwiniemy jednak tę myśl, że Poznań jest gospodarny, a przynajmniej chce za taki uchodzić, dlatego całe grono tutaj zebrane świadczy o tym, że gospodarność jest istotna. O tym też świadczy myśl endecka, dlatego zostało to pierwsze forum przez stowarzyszenie zorganizowane i dzięki temu możemy gościć tak wspaniałych działaczy, których pozwolę sobie wymienić. Pan poseł Marek Jakubiak. Pan Andrzej Szcześniak. Pan poseł Sylwester Chruszcz. Współzałożyciel Stowarzyszenia Endecja, pan Rafał Ziemkiewicz. Pan poseł Adam Andruszkiewicz. Gość honorowy, czyli Jarosław Parwich. Oraz pan Maciej Adamczyk. Witamy serdecznie. Głos teraz zabierze organizator i członek Poznańskiego Stowarzyszenia Endecji, który bardzo intensywnie przygotowywał na to pierwsze spotkanie. Zatem zapraszam pan Przemysław Piasta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszyscy oczekujemy na naszych gości, także nie będę Państwu zajmował dużo czasu. Witamy Endecję. W Poznaniu Endecja powinna czuć się jak w domu i mam nadzieję, że będzie czuła się jak w domu, ponieważ Poznań był, jest i mam nadzieję, że będzie endecki, coraz bardziej endecki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o gospodarce, dlatego że ta gospodarka jest dla nas wszystkich ważna. 90% Polaków nie wie, jakie płaci podatki, a 25% Polaków w ogóle nie wie, że płaci podatki. Nasza wiedza na temat gospodarki jest żadna. Dlatego celem naszego spotkania jest przede wszystkim edukacja, ale także dopracowanie się nowych, dobrych rozwiązań, których to rozwiązań w tej chwili nie mamy. Wierzę, że my jako Endecja, nasze środowisko będzie zajmowało istotny głos właśnie w dyskusji o Polsce, w dyskusji o gospodarce, w dyskusji o naszej przyszłości. Jeszcze raz witam wszystkich gości i otwieram oficjalnie nasze obrady. Jako pierwszą osobą, która zajmie swoje stanowisko, będzie pan poseł Marek Jakubiak i wypowie się na temat, czy kapitał ma narodowość. Zapraszam. Rozumiem, że mam podgrzać atmosferę na sam początek. Proszę Państwa, to, że to jest już kolejne spotkanie, w którym biorę udział i pełna sala jest i po pierwsze doceniam bardzo to, że wszyscy jak jeden rezygnujemy z czasu wolnego i poświęcamy swój wolny czas sobotnio-niedzielny na to, żeby się spotykać w całej Polsce z ludźmi. I to, że ci ludzie doceniają to poprzez przyjścia na te spotkania, może być dowodem tylko i wyłącznie na to, że
to, co mówimy, ma sens. Otóż patrzenie pragmatyczne w przyszłość, patrzenie na przedsiębiorczość nie jak na dojną krowę, nie patrzenie na podatki jak na coś przykrego, dolegliwego, na patrzenie na przyszłość Polski jako bogatego kraju, który jest naszą ojczyzną, to nie jest populizm i jakieś tam gnuśne gadanie, tylko to są rzeczy, o których powinno się już uczyć w szkole podstawowej. I ciężkie zadanie przed nami, dlatego że ładnych kilkanaście lat, a szczególnie ostatnie 8, gdzieś tam nasi włodarze zapomnieli o edukacji, zapomnieli o tym, że najważniejsze dla nas, dla endeków, są sprawy polskie. Czy to nie jest prawda? Prawda. Proszę Państwa, czy narodowość ma kapitał? Oczywiście, że kapitał ma narodowość, no to jest pewne. Mimo że wkłada nam się do głowy, że pieniądze nie mają korzeni, to jednak drukuje się je, jednak inwestuje się je i inwestuje się je w miejsca, w których jest wygodnie właścicielowi tego kapitału. A więc inwestowanie tego kapitału w miejscach, gdzie z punktu widzenia patriotyzmu gospodarczego jest wygodniej, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju państw w ogóle. Polska w Konstytucji ma jednak zapisy, które powodują, że my nie możemy nadrukowywać pieniędzy, w odróżnieniu od Unii Europejskiej na przykład, która w 16 i 17 roku za pomocą uchwały Europejskiego Banku Centralnego drukuje na potęgę 60 miliardów miesięcznie euro, nie wycofując pieniędzy z rynku, skupując w ten sposób papiery dłużne poszczególnych państw, na przykład Niemcy dotyczy ten wykup około kilkuset miliardów euro, to jest inaczej mówiąc kilka budżetów Polski. Po prostu umarza im się długi po to, żeby mogli zaciągać następne. Tymczasem, czy w Polsce o tym wiadomo? Oczywiście, że nie wiadomo, dlatego że nam się pożycza pieniądze, ponieważ brakuje nam pieniędzy, bo nie możemy drukować, musimy pożyczać pieniądze. Jeżeli pieniądze pożyczamy to od zachodnich banków, bo one mają. Skąd one mają? A no drukują sobie. No. I to jest prosty sposób na dochodzenie do swoich kapitałów w innych państwach, takich jak Polska. Strasznie, powiem, może nie strasznie, ale bardzo irytuje mnie, jak ktoś mówi, że my dostajemy od Unii Europejskiej za darmo pieniądze. Otóż, proszę Państwa, to jest nieprawda. To jest oczywista nieprawda. Po pierwsze, za chwilę będziemy więcej wpłacać niż dostajemy i to jest policzone w biznesplanie na lata przyszłe, czyli za chwilę dosłownie, bo za jakieś 5-6 lat będziemy więcej wpłacali do Unii niż dostaliśmy w ogóle. Po drugie, pieniądze, które wpływają do nas w postaci, załóżmy cyfry 100, 60 do 70 z powrotem idzie do Unii w postaci przychodu i dochodu, dlatego że te wszystkie inwestycje w Polsce, które są oczywiście bardzo istotne i bardzo ważne, na przykład te drogi. Zwróćcie Państwo uwagę, praktycznie wszystkie polskie firmy budujące autostrady w Polsce zbankrutowały, zostały tylko i wyłącznie zachodnie. Pytanie, czy to jest działanie specjalne, czy to jest działanie na wprowadzanie firm zachodnich na rynki polskie, na przykład gigantycznych budów autostradowych. To jest biznes, tam nie ma serca, nie ma sumienia. Ich zadaniem jest tutaj panować. No, po to między innymi inwestują. Tak zwane inwestycje polegają na tym, że są dzisiaj pośrednikiem pomiędzy producentami a kupującymi, mówię o sieciach handlowych. To nie jest dzieło przypadku, że wszystkie zachodnie sieci w Polsce są i to w każdym mieście po kilka razy budowane. Centra handlowe stały się dla nas modą wykreowaną przez media i tak dalej, i tak dalej. No to proszę Państwa, jest tak, że my musimy je produkować, na przykład ja, a pomiędzy mną a Wami, naszym klientem, są sieci po prostu i one są dominujące w tej chwili i zaczynają rozgrywać i tak sobie myślę, że długo to my nie pociągniemy w takim systemie zarządzania państwem. Że po prostu wszystkie zyski albo zyski w ogóle idą do, mówię, nie tylko za zachodnią granicę, ale również i na południową granicę. I popatrzcie Państwo, dam Wam taki prosty przykład racjonalnego myślenia. Zobaczcie, Polska
zagroziła swoim przemysłem spożywczym, bardzo smacznymi wędlinami i tak dalej z Czechom. Co Czechy zrobiły? Wielką kampanię antypolską wybudowały w ciągu 2 lat. Antypolską w tym zakresie, że wędlina polska jest do kitu, mięso oszukane, wszystko jest źle. I ta kampania tworzona w mediach czeskich trwała przez okres ponad 1,5 roku. Po roku czasu Ministerstwo Rolnictwa załapało, że trzeba poprzez ambasadę w Czechach zareagować na tą okoliczność. Czy w Polsce jest coś podobnego możliwe? Otóż nie. Po pierwsze, za bardzo nie ma komu tego zrobić, bo większość mediów, szczególnie lokalnych, jest w rękach zachodnich, więc kto będzie niby robił tę aferę? Po drugie, przeciwko komu będziemy występować, skoro większość zakładów spożywczych już jest w rękach zachodnich? A po trzecie, kto ma mieć na tym interes? No. Otóż interes mamy mieć my. Stąd się wzięła między innymi endecja, żebyśmy pragmatycznie mówili wprost o tym, że Polska jest krajem, który został pozbawiony możliwości posiadania własnego kapitału poprzez 50 lat zapaści totalnej i zadaję sobie i zawsze będę sobie zadawał pytanie, jak to jest, że po głowie koni wieprzowiny było 2 razy większe jak dzisiaj, a mięso było na kartki. Jak to było wtedy możliwe? Czy więcej jemy, czy nas jest więcej, mniej? Jak to się dzieje? Otóż nie. Wewnętrzna strefa tego tak zwanego RWPG prowadziła rabunkową gospodarkę wobec Polski. I tyle gadania. A 300 tysięcy żołnierzy rosyjskich w Polsce słusznie tej sprawy broniło, tej słusznej ich sprawy broniło, siedząc w koszarach w Rzeczpospolitej. I tyle. Czyli mamy kolejny etap działania od II wojny światowej, Polski porzuconej na pastwę stalinizmu. Dzisiaj jesteśmy w zasadzie, no może powiem trochę, to wygląda trochę inaczej, natomiast my dalej mamy problem z tym, żebyśmy sami zarządzali własnym majątkiem. Pytanie niby proste, niby wszyscy odpowiedź znają, a chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, czy też zadali sobie to pytanie przed lustrem. Sprzedaliśmy, proszę Państwa, 80% majątku. Nie my, ale polskiego majątku sprzedano. 80%. Pytanie, gdzie są pieniądze, skoro 1 bln długu potem został. Więc mam tu ze sobą kartkę i Wam pokażę, jak to się robi. Mam tu kartkę, którą ministrowi Kowalczykowi na wczorajszym, czy przedwczorajszym posiedzeniu Sejmu z tak zwanego tramwaju z ręki wyjąłem i zacytuję Wam tylko w jednym przypadku, pokażę Wam na przypadku, na takim przykładzie, w jaki sposób okradano Polskę. Otóż pamiętacie sytuację, w której jeszcze niedawno temu pani Ewa Kopacz chciała zamykać kopalnie polskie. Nierentowne, przynoszące jedynie straty, kopalnie, które trzeba pozamykać i tak dalej. Podobnie, tutaj pewnie pan poseł Chrusz będzie na ten temat może wspomni, podobnie było ze Stocznią Szczecińską, która przeszkadzała kapitałowi niemieckiemu i została zamknięta. Pokłosiem tego zapewne było to, że za chwilę pan premier dostał bardzo wysokie odznaczenie w Berlinie, pewnie za taką działalność proeuropejską. Niemcy mają jeszcze lepiej. W związku z tym te kopalnie należało zamknąć, dlatego że całe zagłębie kopalniane Dortmundu czy też Düsseldorfu cierpiało z tego powodu, że tani węgiel z Polski no, można wyeliminować w prosty sposób. Po co w ogóle nam ten węgiel? Więc popatrzcie, zacytuję Wam rok do roku, 16 i 15 rok. I chcę tutaj zaznaczyć, że 15 rok był rokiem strachu przedwyborczego, w związku z tym nie generowano tych strat aż tak intensywnie jak w latach poprzednich, ale Jastrzębska Spółka Węglowa w 15 roku miała przychody około 7 miliardów. Spadły te dochody minimalnie, bo o 3% w 16 roku. Ale teraz popatrzcie, jak się koszty kształtują. Są tu przedsiębiorcy, ręka do góry. No to spoko, nie będę musiał dużo tłumaczyć. Koszty. Koszty operacyjne spółki w ciągu roku kalendarzowego wycięto o 40%, z 10, prawie 11 miliardów do 6,5 miliarda. Wyobrażacie sobie, jak można dzisiaj
w zdrowej spółce wyciąć 40% kosztów bez problemów egzystencjonalnych. To jest niemożliwe. Te 40% było nawisem, który czerpał pieniądze ze spółki. Nie ma to dla mnie absolutnie, nie ma tutaj jakiejś niewiadomej wielkiej. To są fakty. Pytałem pana premiera, pana ministra, co na to prokurator. On mówi, że już jest kilkadziesiąt postępowań prokuratorskich w tej sprawie. Otóż zysk z działalności tej spółki kształtował się w 2015 roku w wysokości minus prawie 4 miliardy złotych. I teraz zobaczcie, w kosztach było 40% kosztów za dużo, wykreowany zysk w tej samej kwocie praktycznie, którą wygenerowały te niepotrzebne koszty, czyli dojenie spółki. Dzisiaj mamy zero, czyli tam około 4 milionów zysku, strata wynosiła spółki 3 miliardy 258 tysięcy. Wystarczy nie kraść. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma rację. Polska, która była do tej pory zarządzana w ten sposób, że ma być ciepła woda w kranie, ładne, kolorowe obrazy w telewizji nie za szybko idące, mają nasycić nas, uspokoić nas, a oni się mają pastwić, ile wlezie. Otóż w oczywisty sposób nie ma na to zgody. W związku z tym powstają takie inicjatywy z naszego kierunku, jak na przykład Akademia Młodego Endeka. My chcemy przekazywać wam wiedzę, w jaki sposób traktować na przykład spółki Skarbu Państwa. Ja mam całą kartkę tych spółek, ja tutaj nie będę już tutaj was zanudzał, bo tu wiele innych jest aspektów. Jest tu specjalista od paliwa, to wam poopowiada trochę. Natomiast powiem tak, gdzie było można, tam tworzono niepotrzebne koszty i za pomocą faktur wyciągano pieniądze. Pytanie, gdzie one są? Wczoraj odpowiadałem w telewizji, bo jutro jest niedziela, jutro na live'ie będę w telewizji Republika, ale nagrywałem to wczoraj. Wiecie, jak to z tymi live'ami. Więc jest tak, że jeżeli urzędnik miasta stołecznego Warszawy, który odpowiada za reprywatyzację, nie ma absolutnie żadnego znaku zapytania w głowie, czy wpłacać ukradzione pieniądze na własne konto w wysokości 40 milionów złotych przy pensji chyba 6 tysięcy miesięcznie, to pytanie brzmi, czy ona jest nienormalna, czy ona nie ma wyobraźni. Otóż ona, ta pani urzędnik, szczebla średniego, żeby była sprawa jasna, nie miała żadnego pytania w głowie, czy jej cokolwiek grozi, bo na owy czas nie groziło jej nic. Dlatego mogła sobie spokojnie trzymać pieniądze oficjalnie na koncie. Nikt się nie zatrzymał nad tym tematem. Ona nie składała zeznań tych swoich majątkowych od 4 lat. Nikt się jej nie zapytał, mimo obowiązku. Prokuratura za każdym razem umarzała postępowanie. Chcecie mi powiedzieć, że to państwo nie było mafijne? Na styku polityki i na styku biznesu trwała mafia, która dzisiaj ciągle ich będziecie widzieli w kajdankach. Tam był styk kradzieży i drenowania polskich kieszeni. Polskich kieszeni, nie waszych, tylko spółek, bo wy to macie tylko podatki płacić, nie? Taki wasz obowiązek. Natomiast do tego wszystkiego uważamy, że ta średnia kadra urzędnicza, która ewidentnie nie sprawdzała się w tamtych czasach i z jakiego powodu ma się sprawdzać w tych czasach, że ją można wyeliminować tylko i wyłącznie poprzez rewolucję podatkową. Rewolucję, która jest prawdziwym trzęsieniem ziemi. Zlikwidowanie podatku CIT to jest kilkanaście tysięcy urzędników, którzy muszą znaleźć sobie pracę. Pytam się, będą za taką rewolucją? Oczywiście, że nie. Kto jeszcze straci pracę? Doradcy podatkowi. Radcy prawni. I cała rzesza drukarzy, różnego rodzaju przemysłu drukującego, wyjaśnienia i tak dalej, i tak dalej. Oni będą przeciwko takiej rewolucji. Dlatego też Endecja, Kukiz 15 i coraz więcej ludzi w Polsce jest za tym, żeby nie było czegoś takiego jak reforma, tylko rewolucja podatkowa. Zlikwidowanie podatku CIT, bo tu nie ma co naprawiać. Wprowadzenie jednego podatku obligatoryjnego, 1%, koniec, kropka. Wszyscy, którzy biorą się za biznes, wiedzą, od 100 złotych zarobionych, złotówka to jest podatek.
Co się wtedy stanie? Ano dla nas nic. Natomiast przychód Skarbu Państwa wzrasta dwukrotnie z podatku CIT. Dlatego, że ci, co nie płacili w ogóle, będą płacili, a ci, co płacą dzisiaj, będą mniej płacili. Proste jak gwizdek. Czy to jest możliwe do wprowadzenia? Oczywiście, ale musi być duch rewolucyjny. A pan premier Morawiecki, mimo że sukcesy w spółkach Skarbu Państwa, jak słyszę, są, no przysypia. Dwa lata oglądania slajdów, to się już każdy znudzi. No ile można te same slajdy oglądać i być z tego faktu zadowolonym? Dzisiaj są bardzo potrzebne rewolucje. No, ja, pani Teresa May jeszcze przed pomysłem o wyborach, trochę ten pomysł jej nie wyszedł, ale miała lepszy pomysł na samym początku. Ona wprost do Timmermansa powiedziała: Wielka Brytania obniży podatki i zobaczymy, kto będzie chodził za kim. Wszyscy wiedzą o tym, że mamy rynki finansowe, mamy rynek paliwowy, mamy rynek pracowniczy, ale mamy też jeden, o którym nikt nie mówi. To jest rynek podatkowy w Europie. I Europa robi wszystko, żeby na ten temat w ogóle nikt nie miał prawa w ogóle mówić. Najlepiej zunifikować wszystkie podatki, żeby były tak jak w Niemczech. Natomiast wprowadzenie podatku przychodowego spowoduje, że do Polski przejdą w zasadzie wszyscy myślący przedsiębiorcy. Dlatego, że oni będą wiedzieli, że tutaj mniej zapłacą, ale zapłacą i zalegalizują swoje dochody. My będziemy mieli taką korzyść, że budżet narodowy będzie jak niemiecki, a więc z nadwyżką, a nie z deficytem. I wreszcie zaczniemy się odbijać. A na koniec jedni mówili, Balcerowicz musi odejść, drudzy mówili różne rzeczy, Tusk gdzieś tam, już nie będę mówił gdzie, a ja mówię, że żebyśmy mieli równy start z naszym zachodnim sąsiadem, wzywam Niemcy do zapłacenia reparacji wojennych. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nam zniszczyli kraj i że my musieliśmy przez 50-60 lat ten kraj odbudowywać za miskę zupy. A teraz oni nam pożyczają pieniądze, żebyśmy odbudowali ten kraj po ich zniszczeniach. No ludzie. Właśnie niedawno, bo pół roku temu, zdaje się, 3-4 miesiące temu, Niemcy zapłacili ostatnią ratę reparacji wojennych Francji. Za pierwszą wojnę światową. Polska jest jedynym krajem, którym Niemcy nie zapłacili reparacji. Grecji wypłacali dwukrotnie. Pytanie, czy to my jesteśmy tacy dziwni, czy oni są tacy sprytni? Czy to my ciągle musimy być święci od papieża? Czy my nie możemy pragmatycznie do tematu podejść? Zniszczyliście Warszawę, że się zrównali z ziemią? Proszę bardzo. Drezno Amerykanie w marcu bodajże 45 roku z nalotem dywanowym zniszczyli i Amerykanie im odbudowali. Pytam, dlaczego Niemcy nie płacą reparacji wojennych. Kto ich zmusił? Kto im daje taką możliwość w ogóle? Jeżeli ktokolwiek, komukolwiek spali dom, to nie ma takiego prawa na świecie, które nie nakazałoby mu tego domu odbudować. A już z całą pewnością drwiną jest to, że Niemcy nas pouczają. W każdym aspekcie ostatnio dowiedzieliśmy się, że trzeba wobec Polski wdrożyć finansowe reperkusje naszej spadku naszej demokracji, poziomu naszej demokracji. No to już jest jakieś szaleństwo polityczne. No. Niemcy trzeba sprowadzić na ziemię. Oni muszą najpierw rozliczyć się z nami, żeby móc cokolwiek z nami dyskutować. Oczywiście to jest nasz najważniejszy partner. Okej, musimy się od nich uczyć dość sporo. Natomiast najpierw pozałatwiajmy swoje sprawy i współpracujmy dalej. Nie obrażajmy się na siebie, tylko zacznijmy rozmawiać o pieniądzach. Wprost. Nie mieszajmy polityki do pieniędzy. Najpierw oddajcie, żebyście mogli nam prosto w oczy patrzeć. I tylko tyle. Pozostawiam Państwa w dyskusji na temat polskiej gospodarki, ale pamiętajcie Państwo, jesteśmy bogatym narodem, w różnego rodzaju złoża. Nawet nie wiem, czy wiecie, że my w tonach złoto produkujemy. Tylko tyle, że trzeba umiejętnie to wszystkim zarządzać.
za pomocą pragmatyzmu, a nie polityki czy chęci, czy dobrych chęci, bo dobrymi chęciami jest jedynie piekło wybrukowane. To, że my mamy mniejszość niemiecką, a w Polsce nie, a w Niemczech nie ma polskiej mniejszości, jest dowodem na to, że najpierw trzeba myśleć, potem negocjować, a potem wprowadzać prawo w życie. A tutaj też, żeby była dobra atmosfera, my żeśmy poszli do przodu, a Niemcy zostawili nas z tyłu. Proste. Swój własny interes powinniśmy mieć. Partykularny polski interes. Jesteśmy członkami Europy, ale pamiętajcie, że to nie jest tak, że my jesteśmy komuś coś winni. My jesteśmy Europejczykami. Czy to się komu podoba, czy nie, tu również jest Europa. Tak więc mówienie takie, że my się chcemy wykluczyć z Europy, a w jakiś to sposób, skoro mieszkamy w Europie. Nie ma takiej możliwości. Więc strachy na lachy, a przede wszystkim Polska powinna być bogatym i dumnym krajem i takiej dla własnych moich dzieci i moich wnuków sobie życzę. Dziękuję Państwu. Po niezwykle inspirującym i stanowczym wystąpieniu posła Marka Jakubiaka, pora na naszego gościa honorowego, pana Jarosława Porwicha, wiceprzewodniczącego klubu Kukiz 15. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, ja wolałbym się wsłuchiwać w takie głosy, które są na pewno bardzo wartościowe, tak jak tutaj poseł Marek Jakubiak, przed nami Rafał Ziemkiewicz i inne jeszcze znamienite osoby. Natomiast chciałbym się ograniczyć jedynie do pozdrowień i do kilku słów, jeżeli Państwo pozwolicie. Otóż 35 lat temu życie usytuowało mnie w Solidarności, w której jestem, tkwię i będę, oczywiście nie na siłę. I od tej Solidarności również przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia. Natomiast druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to to, że od maleńkości jestem endekiem. Zresztą podobnie jak mój dziadek, który był endekiem i został zabity przez Niemców tutaj niedaleko w Forcie VII w Poznaniu. I tej endecji właśnie życzę, czyli Państwu, nam wszystkim i Polsce tym samym serdeczne życzenia, wielkie życzenia sukcesów i na pewno endecja to będzie jeden wielki sukces, sukces dla Polski. Natomiast co chcę powiedzieć, jeszcze jeden wątek przy okazji taki edukacyjny. My jako Polacy musimy zrozumieć, dlaczego mamy taką Polskę, jaką mamy, dlaczego nastąpiło to, co nastąpiło. W związku z tym uważam, jeszcze raz korzystając z okazji, że Michnikowszczyzna Rafała Ziemkiewicza powinna być obowiązkową lekturą szkolną. Dziękuję serdecznie. Kolejnym naszym gościem jest dawny europoseł, obecnie poseł, pan Sylwester Chruszcz. Zapraszam. Szanowni Państwo, kolega Porwich przez skromność nie powiedział, że dziadek Jarosława był prezesem Stronnictwa Narodowego tutaj w Międzychodzie. Czyli to jest duża tożsamość, duża tradycja endecka, narodowo-demokratyczna. Także u nas na zachodzie Polski, w Szczecinie, w Gorzowie i tam, gdzie nie było endecji. Ale ta siła, ten program, ten sposób myślenia dzisiaj emanuje szerzej, nie tylko tutaj z Poznania, który był no, fundamentem, był epicentrum naszego myślenia. I też przy okazji taka rola trochę edukacyjna, bo powinniśmy dzisiaj jako endecy mniej mówić może o historii. Oczywiście ona jest wspaniała, bo to my, endecy, budowaliśmy przed wojną ekonomię. To nie tylko Grabski, ale Zdziechowski, Głąbiński, Sejda, Heidl. To były te osoby, które nadawały ton w gospodarce. Ale endecja nigdy nie była dogmatyczna. Myśmy zawsze kierowali się realizmem politycznym. Zawsze kierowaliśmy się myślą, wiedzą. I w drodze analizy tego naszego czasu,
przyszłych czasów, tego, co nastąpi, podejmowaliśmy daną, dobrą decyzję, która miała służyć naszemu narodowi. I dlatego, mówiąc o tym dogmatyzmie, w NDECI, w Narodowi Demokraci, byli w związkach zawodowych, przed wojną mieliśmy Narodowe Związki Zawodowe, a mieliśmy także kupców, mieliśmy przedsiębiorców, mieliśmy ziemiaństwo, to też była narodowa demokracja. Nie muszę tego mówić tutaj, na rynku w Poznaniu, przecież jeśli coś się udawało, było gospodarne, w domyśle było także narodowo-demokratyczne, było nasze endeckie. I teraz Marek Jakubia, który jest przedsiębiorcą, kolega Szcześnia, który dobrze analizuje rynek energetyczny, kolega Porwich, który czuje zakłady pracy, czuje atmosferę, która jest jakby to, co trzeba pomóc, tam gdzie trzeba pomóc Polakowi, tam na dole, przy danym miejscu pracy. My powinniśmy to wszystko rozumieć, analizować, tak żeby w przyszłości nasze przedsiębiorstwa, nasze przyszłe koncerny przemysłowe, farmaceutyka, przemysł stoczniowy, żeby to wszystko wyprowadzić na prostą. Mógłbym się skupić także na tym, co poprosimy kolegę na temat, jak rozłożono przemysł stoczniowy, jak nas doprowadzono do ruiny, do biedy. Tutaj jest bardzo dobra między nami analiza Polska niegospodarna, którą zrobił kolega Krzysztof Tenerowicz z Krakowa i środowisko krakowskie. My to wszystko odtworzyliśmy, dobrze rozumiemy ten proces, co się stało przez ostatnie 25 lat, ale Endek to nie tylko powinien tupać w miejscu. Endek to jest człowiek, który myśli na przyszłość. My powinniśmy myśleć, gdzie będą pracować nasze dzieci, jaka będzie sytuacja naszych wnuków. To miejsce, do którego powinniśmy dążyć. Ja akurat chciałem się dzisiaj skupić na obronie złotówki. W tej sali, bodajże 12 lat temu, z kolegą Przemysławem Piastą rozpoczęliśmy kampanię Złoty Tak. Kampanię, którą chcieliśmy pokazać w sposób nowoczesny. Byliśmy jedyni wtedy w Polsce, jedyne środowisko narodowe, które mówiło, tak, złotówka nam się nie opłaca. Złotówka to jest ruina polskiej gospodarki, prawda, Przemku, było tak. Cała kampania była przygotowana i jako pierwsi zaczęliśmy przeciwko wszystkim drążyć, pokazywać temat, pokazywać liczby, pokazywać, że przyjęcie złotówki to jest ruina dla naszej gospodarki. Euro oczywiście, tak. Bo ja mówię złoty tak. Czemu tak mówię? Bo wszyscy wtedy byli przeciwko euro, a my chcieliśmy zrobić akcję Złoty Tak, pokazać, że złotówka jest nowoczesna, że złotówka jest tym elementem, który po prostu przyprowadzi do Polski dobrobyt. Tak normalnie, złotówka to jest dobrobyt, to jest coś nowoczesnego, to jest nasza przyszłość. I te 12 lat pokazały, że mieliśmy rację. I chciałbym Państwu przedstawić w paru argumentach, jakby już bogaci o tą wiedzę 20 lat naszej kampanii, naszej pracy, co by się stało, gdybyśmy przejęli właśnie walutę euro. Więc po pierwsze, Polska na trwale zakotwiczyłaby się na ubogich peryferiach Europy. Nie trafilibyśmy do bogatego centrum. Nie, przyjęcie euro oznaczałoby, żebyśmy byli dzisiaj taką drugą, trzecią Grecją. I co pogłębiłoby wszystkie negatywne procesy, które dotychczas mieliśmy. Po drugie, wzrosłaby cena podstawowych produktów. Ja zawsze przez te lata pokazywałem tutaj złotówkę i pokazywałem, że chleb, który dzisiaj kosztuje złoty 20 do 2 złotych, kosztowałby co najmniej 2 razy więcej, bo kosztowałby euro. Na prostym chlebie, mleku widać, że po prostu ceny by wzrosły, a nie wzrosłyby nasze pensje, co widać na przykład po przykładzie Słowacji. Trzeci punkt. Pozostalibyśmy bez tak zwanej poduszki kursowej, czyli jednego z najważniejszych elementów amortyzujących wszelkiego rodzaju wstrząsy ekonomiczne płynące do nas z zewnątrz. Oddalibyśmy władzę nad złotówką na zewnątrz, do Frankfurtu, do Banku Europejskiego i to na zewnątrz, we Frankfurcie, elity, bankierzy, banksterzy decydowaliby o kursach, o polityce wewnętrznej. Nie mielibyśmy żadnego wpływu na politykę finansową kraju. Co nie muszę jakby tego argumentować, widzimy, jakie decyzje zapadają w Komisji Europejskiej. Nie mamy na to naprawdę żadnego wpływu. Po czwarte, budżet zostałby uszczuplony, nasz budżet polski, o wpływy z zysku NBP, które na przykład w 2011 wyniosły 8,2 miliarda złotych.
czyli tutaj kolega Marek mówi o miliardach w spółkach węglowych, ale NBP, nasz centralny bank, generuje olbrzymie zyski co roku, które wpływają z powrotem do naszego budżetu. Te zyski oddalibyśmy eurokratom i oni by decydowali, na jakie to projekty w Polsce moglibyśmy to wydać te pieniądze. Oczywiście, tak jak mówili moi przedmówcy, bylibyśmy pouczani o naszej nietolerancji, o naszej wsteczności, a pokazywane by były projekty walki z bezrobociem, które nie zwalczają bezrobocia, kolejne akwaparki, kolejne drogi, które nie służą, czy autostrady naszej gospodarce, tylko europejskim kanałom transportowym, służące wszystkim, tylko nie nam. Następny punkt to bylibyśmy zmuszeni do dokładania się w o wiele większym stopniu do funduszy ratunkowych państw w Europie. Czyli mieliśmy kryzys grecki, to jest konkretny przykład. Musielibyśmy wyłożyć realnie olbrzymie kwoty, żeby ratować tamtą gospodarkę, bo to by służyło obronie euro. W związku z tym teraz nam się udało przez własną walutę nie inwestować w kraje, w strefy euro, a tu bylibyśmy przymuszeni. Kolejny punkt. Przez przyjęcie euro w ciągu 2 lat, w najbliższych latach mielibyśmy olbrzymie wahanie kursu naszej waluty przez ten czas przyjmowania do euro. Nie mielibyśmy tutaj też narzędzi regulowania naszej waluty, bylibyśmy bardzo, ale to bardzo rozchwianą gospodarką. Następny punkt, rezygnując z możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej, utracilibyśmy ważny instrument wpływania na poziom inflacji, aktywność gospodarczą Polaków. To, co już mówiłem, to jest oczywiste, to jest abecadło. Student pierwszego, drugiego roku ekonomii wie, że bez podstawowych narzędzi, które dzisiaj mamy w ręku, narzędzie, które byśmy oddali na zewnątrz, nie bylibyśmy wpływu po prostu na politykę budżetową naszych miast, województw, przedsiębiorstw. Dalej, no, Anglia wychodzi dzisiaj z Unii Europejskiej w drodze referendum, w drodze demokratycznego werdyktu wolnych Anglików. Odsądzani od czci i wiary, ci Anglicy, którzy nie spełnili europejskich standardów, marzeń ojców założycieli, postanowili, zobaczyli w prostych liczbach, że Unia Europejska im się nie opłaca. I znowu, my będąc w strefie euro, musielibyśmy dzisiaj stresować się i myśleć, czy nasza waluta, czyli euro, jak bardzo by ubogaciła naszą gospodarkę. Dzisiaj nie mamy tego problemu, to kraje strefy euro martwią się, co będzie po Brexicie. Ostatni punkt, to też jakby z analizy ostatnich lat widać, jaki przyrost gospodarczy, jaką atrakcyjność gospodarczą mają kraje strefy euro, a jaką kraje, które nie weszły do strefy. To jest przepaść, proszę Państwa. W strefie euro jest zapaść, jest stagnacja, jest brak innowacyjności. To jest, co jest może ważne, w czasie debaty w Anglii, w czasie Brexitu, to nie było zauważone w Polsce. Głównym argumentem wyjścia Anglii z Unii Europejskiej było to, że Unia Europejska jest w stagnacji, nie jest innowacyjna. Prosty Anglik ma świadomość, że Europę wyprzedzili nie tylko Amerykanie, wyprzedzili dzisiaj Chińczycy, Wietnam wyprzedza, Indie. Tam jest dzisiaj nowocześnie, tam jest innowacyjnie, tam się łoży na nowe technologie, na te startupy, które dzisiaj mówimy. A dzisiaj o tym się nie mówi, o tym się nie wie, więc wcale strefa euro nie zapewnia trampoliny rozwojowej danego narodu. I tutaj jakby ważąc te wszystkie argumenty, my jako Narodowa Demokracja uważamy, że obrona naszej waluty, obrona złotego jest fundamentem rozwoju w przyszłości naszej gospodarki. To jest fundament stabilności ekonomicznej, dobrobytu naszych rodzin i powinniśmy dbać o złotówkę już nie tylko ze względów historycznych, bo myśmy ją stworzyli jako Narodowi Demokraci, to myśmy dbali o jej siłę, o jej moc. Każdy przecież wie, że przed wojną złotówka to była waluta, wszyscy o tym mówili, to była wymieniana na całym świecie, ale dzisiaj także będziemy jej bronić do samego końca. Cieszy też nas to, że ta praca, którą tutaj żeśmy przez te wszystkie lata przeprowadzili, także skutkuje tym, że w świadomości Polaków właśnie złoty jest tą wartością, jest tą walutą, która jest nowoczesna, jest nasza, polska, narodowa. Dziękuję.
za obronę narodowej waluty. Dziękujemy posłowi Sylwestrowi Chruszczowi. Zanim zaproszę kolejnego gościa, chciałabym poprosić, żeby osoby, które tak stoją, może znajdą sobie jakieś miejsca do siedzenia, bo zapewne są jeszcze jakieś poszczególne pojedyncze. Są, o proszę, jakaś inicjatywa społeczna. Na pewno wszystkim będzie wygodnie jednak zająć miejsca siedzące. Fantastycznie, nikt nie musi stać. Bardzo dziękuję. A w tej chwili zapraszam prezesa Endecji, pana posła Adama Andruszkiewicza. Witam państwa ponownie w Pałacu Działyńskim, bo z częścią z państwa już tutaj miałem zaszczyt spotkać jako już poseł. Tak słuchając właśnie chociażby posła Sylwestra Chruszcza w kontekście Polskiego Złotego, przypomniało mi się, jak niedawno miałem rozmowę z jednym z dziennikarzy, był to wywiad. Był to taki dziennikarz centrowy, nazwijmy to tak, ani po prawej, ani po lewej stronie. No i pytał mnie, no po co ta endecja, tak? Po co budujecie tą endecję? Rozumiem, taką pytał, tak? Mówi, rozumiem walka z gejami, zadymy i tak dalej. Tak jest postrzegane często środowisko narodowców. Ja mówię, no nie, panie redaktorze, to jest właśnie polski złoty. Kto stworzył polskiego złotego, pytam panie redaktorze. Wie pan czy nie? Kim był Grabski? Mówię, tak, no to błędek. Mówię, myśl polska geopolityczna, Roman Dmowski. Wybitny dyplomata, 7 języków obcych, człowiek, który był szanowany na całym świecie. Endek, tak, nasz ojciec honorowy. Mówię, polska nauka o cywilizacjach, panie redaktorze, Feliks Koneczny, bo wszyscy mówicie o Huntingtonie, mówię, tak, Feliks Koneczny, Endek. I tak zaczynamy rozmawiać. I widać, ta mina taka mu schodzi, bo na początku taka ironia, oczywiście walka z gejami. Sminka schodzi, tak? I potem tak rozmawiamy, na koniec mówi mi tak. Pyta mnie, co my właśnie planujemy, mówi o Radzie Gospodarczej, o Forum Gospodarczym w Poznaniu, który planujemy, o Marku Jakubiaku, który jest bardzo wybitnym przedsiębiorcą, odbudowuje polskie puary, tak? O Rafale Ziemkiewiczu, który swoim piórem aktualizuje myśl narodową w Polsce, o Akademii Młodej Endecji, które ostatnio w Sejmie mieliśmy inaugurację. No i tak rozmawiamy, on na koniec mówi do mnie tak. Panie pośle, powiem panu szczerze, właśnie takiej endecji powinien bać się Michnik. Właśnie takiej endecji powinien bać się Michnik. Bo my niestety, szanowni państwo, mówię tutaj teraz jako narodowcy, daliśmy się wprowadzić w pewne buty, które nam duszyto te buty, a my sami je nałożyliśmy, tak? Właśnie zajmujemy się często sprawami zupełnie bezsensownymi, które nie mają racji bytu, żeby się nimi zajmować. A my mamy za sobą zbyt duże dziedzictwa, by je pozostawić. Właśnie myśl geopolityczna, polski złoty, myśl gospodarcza, wolnorynkowa, to wszystko jest spuścizna endecji. I to jest nasz obowiązek, żeby właśnie tą spuściznę dzisiaj aktualizować i rozszerzać. I tym właśnie się zajmuje Stowarzyszenie Endecja. I naszym kolejnym obowiązkiem właśnie jest również to, aby po dzisiejszym spotkaniu i kolejnych spotkaniach kreować powoli przyszłe elity do zarządzania Rzeczpospolitą. Bo to jest właśnie obowiązek endecji. Nie tak jak niektórzy chcieliby, żebyśmy tam rzucali jakimiś kamieniami i tak dalej, nie. Tego nie robić nie będziemy. Oni właśnie chcą, żebyśmy to robili, a my tego nie będziemy robić. My będziemy się kształcić, my będziemy spotykać się właśnie w takich miejscach w Poznaniu, będziemy kreować naszą myśl, będziemy kształcić młodzież właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, Akademii Młodej Endecji, dawać praktyczne wykształcenie naszej młodzieży tak, aby właśnie niezależnie od tego, czy ta młodzież należy do nas, czy nie należy, nie pytaliśmy o to, czy musi należy, tak? Zapraszaliśmy wszystkich otwarcie po to, żeby z tej młodzieży wyrosła przyszła elita państwa. Żebyśmy znów nie musieli słuchać, że pan Donald Tusk na przykład jest nową jakością w polskiej polityce, tak? Człowiek, który w 1992 roku brał udział w nocnej zmianie, to jest dzisiaj nowa jakość w polskiej polityce, która ma podobno przyjechać z Brukseli i uratować polską demokrację. No, czy, ja się pytam, gdzie jest szczyt kuriozum, tak? I my musimy o tym otwarcie mówić, ale nie tylko mówić, ale też działać, bo samym mówieniem nic nie zrobimy. Dlatego tu się spotykamy, stąd też jest właśnie Akademia Młodej Endecji, stąd są nasze rady, jak Rada Gospodarcza, właśnie po to, aby nie tylko mówić, ale się szykować. Bo dzisiaj możemy mieć różne zarzuty do Prawa i Sprawiedliwości, plusy, minusy, ale jednym zarzutem jest to, moim zdaniem, że PiS szykował się do władzy 8 lat i nie przygotował dobrze kadr.
I my nie możemy tego błędu powtórzyć. My musimy mieć gotowe kadry, że jeżeli Bóg i Polacy dadzą nam szansę, aby zarządzać Rzeczpospolitą, no to wtedy będziemy mieć przygotowane kadry, które kochają Polskę, które będą chciały właśnie tą Polską dobrze zarządzać. I wtedy pokażemy, że naprawdę ster naszego państwa można nam odpowiedzialnie powierzyć, bo jesteśmy takim środowiskiem, wśród których są przedsiębiorcy, są studenci, są eksperci od geopolityki i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne. Kształcenie, praca, jesteśmy na co dzień, spotykamy się z Polakami w całym kraju, jeździmy i jesteśmy też aktywni. I nasi posłowie mają cały czas spotkania. Nie tak jak inni, którzy spotykają się tylko przed samymi wyborami, żeby tam dać cukierka, tak, na ulicy komuś, nie. My się cały czas spotykamy, rozmawiamy i co ważne, jesteśmy w całym kraju. I to jest też bardzo ważne, ja jestem z Podlasia, zresztą słychać to myślę, niektórzy to wychwytują. I chodzi o to, żeby spotykać się w całym państwie, żeby znać poszczególne problemy danych regionów, żeby nie odkleić się od rzeczywistości. Bo wiadomo, że dla nas, dla Podlasia ważna jest chociażby współpraca graniczna z Białorusią, a tutaj są inne problemy, chociażby w Wielkopolsce, inne są w Małopolsce, ale ja jestem posłem Rzeczpospolitej, jestem posłem całego państwa i całego narodu i ja muszę znać wszędzie problemy, żeby być przygotowanym, żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy. I dzisiaj często musimy być najlepsi w debatach chociażby, to musimy pokazywać Polakom. Jesteśmy merytoryczni, niewulgarni, rozmawiamy tak, jak właśnie trzeba rozmawiać, wprowadzamy porządek do debaty publicznej. Z tym mamy się kojarzyć Polakom. Proszę zauważyć, ja często dostaję zaproszenia do mediów, właśnie takie, z którymi media chciałyby nas kojarzyć. Można się domyślić, idzie Parada Równości, ktoś dzwoni telefon, no panie pośle, zapraszamy, tak? No nie, nie ma dzisiaj czasu. Po prostu, żeby Polacy wiedzieli, że Endecja mówi o gospodarce, o młodym pokoleniu, mówi o geopolityce, o polityce międzynarodowej, mówi o polskim złotym, mówi o zmianach w prawie, mówi o ustroju Rzeczpospolitej, a nie o gejach. Bo oni chcą, żebyśmy byli tak kojarzeni, ale my im te niespodzianki nie damy, już jesteśmy o tą lekcję mądrzejsi. Musimy patrzeć za siebie, patrzeć na to dziedzictwo, które mamy ze sobą, wyciągać z tego wnioski i właśnie iść do przodu na tym dziedzictwie, bo to jest wielka wskazówka i wielka droga. I właśnie tą drogą my będziemy podążać i tą drogą wygramy. Nie chcą nasi wrogowie, żebyśmy my ją podejrzali, a my będziemy nią podążać. Właśnie tą drogą. Idziemy do przodu, robimy swoją pracę, kształcimy młodzież, budujemy rady w Endecji i będziemy przygotowani na to, że jeżeli uda nam się kiedyś przejąć władzę, głęboko w to wierzę, to tą władzę przyjmiemy odpowiedzialnie. To jest najważniejsze. I nie będziemy zajmować się tym, czym chcieli, żeby się zajmowali właśnie strony Michnika i tak dalej. Nie. To nam nie grozi. To zostawmy ludziom niepoważnym. My jesteśmy poważnym środowiskiem. Jesteśmy w ramach Kukiz 15, trzecią siłą polityczną w państwie dzisiaj. I z dużą szansą na to, moim zdaniem, że będziemy za 2 lata partycypować we władzy. Mam taką nadzieję, mówimy o tym otwarcie. Nie ma się co czego wstydzić. Bo niektórzy w Polsce właśnie tak się wstydzą, tak, że nie wiem, czy tak można mówić, że idziemy po władzę. Tak, idziemy po władzę. To jest spuścizna po PRL-u, tak, że w Polsce często tak się wydawało, że jak ktoś chce uczestniczyć we władzy, to jest złym człowiekiem. Nie. Jeśli uważamy, że jesteśmy merytoryczni, będziemy przygotowani, że kochamy Polskę, jesteśmy uczciwymi ludźmi, to właśnie naszym obowiązkiem jest sięgnąć po władzę i wytrącić tych, którzy naszą Polskę okradają, którzy ją niszczą, którzy są wasalami różnych instytucji ponadnarodowych. Im musimy podziękować, my musimy ich zastąpić. To jest właśnie nasza dziejowa szansa i rola. I my tej szansy, mam nadzieję, nie zmarnujemy. Dziękuję bardzo Państwu. Przed nami jeszcze ciekawsze wystąpienia. Bardzo dziękuję. Pan prezes od strony ducha narodowego potraktował swoje wystąpienie, a teraz wysłuchamy pana Macieja Adamczyka od strony prawnej i będzie wystąpienie na temat wpływu legislacji na gospodarkę. Zapraszam. No cóż, mój wykład prawdopodobnie nie będzie aż tak emocjonalny jak poprzedni. Ale bardziej merytoryczny. Mam nadzieję, że będzie bardziej merytoryczny. A do 8 mi nie jest łatwo, także gratuluję. Proszę Państwa, wpływ prawa na gospodarkę. Oczywiście prawo jest niezbędne dla istnienia państwa. Są dwie teorie zasadniczo. Albo teoria klasyczna, właściwie teoria, której co prawda nasi dziadowie z pierwszej Rzeczpospolitej tak nie wyrazili, ale która, no, w teorii prawa mówi się, że albo rządzi prawo, czyli mówiąc krótko, państwo to prawo, albo rządzi jakaś jednostka, jakiś satrapa, jakiś, no właśnie, Stalin czy Hitler, czy Genghis Khan. Zatem prawo to bardzo poważna rzecz. Natomiast jak każde dobro, łatwo
łatwo ulega patologiom. Ja chciałem mówić nie tyle o prawie jako elemencie gospodarki, ważnym bardzo elemencie państwa, a zatem i gospodarki, ale o patologii. Patologii, którą opisano w literaturze, również literaturze pięknej. I na przykład Jan Brzechwa tak opisał pierwszy dzień prezydentury Lisa Vitalisa. Już nazajutrz na polanie zaczął lis urzędowanie, kazał podać sobie korę, wziął do ręki pióro spore i ustawę za ustawą ją wydawać z wielką wprawą. Otóż to chciałem, o tym chciałem z Państwem pomówić. Skoro lis Vitalis potrafił, wpadł na to, że wydawanie ustaw i mnożenie regulacji to jest bardzo przyjemne i intratne zajęcie, no nic dziwnego, że wpadli na to również ludzie. Zjawisko nie jest nowe. Przygotowując się do tego wykładu, znalazłem cytat Tacyta, to taki historyk rzymski z pierwszego wieku naszej ery, który jednym z cytatów takich najbardziej znanych z Tacyta jest corruptissima res publica plurim eleges, co się tłumaczy, że zepsute państwo mnoży prawo, mnoży ustawy. Tacyt żył w czasach Oktawiana Augusta, czyli w czasach schyłku Rzeczpospolitej, schyłku Republiki Rzymskiej. No i obserwując właśnie to, co działo się w Republice Rzymskiej, czyli wzrost biurokracji, wzrost ilości przepisów i no jakby coraz dalej idącą omnipotencję państwa, no, zauważył to, prawda? Natomiast my wiemy już, że efektem tego rozrostu biurokracji i nadprodukcji prawa stało się cesarstwo rzymskie, prawda? On żyje w czasach pierwszego cesarza. On co prawda jest jeszcze, korzysta z wszystkich instytucji republikańskich, ale jest już primus inter pares, czyli pierwszym między równymi. No, dla zilustrowania, proszę Państwa, Tacyt żył w pierwszym wieku naszej ery. Wtedy zauważał problem z nadprodukcją prawa. To były czasy, kiedy jeszcze nie wymyślono druku, nie mówiąc już o tym, że nie wymyślono systemów komputerowych i całego cyfrowego zapisu danych. Chcę Państwu powiedzieć, że w 2012 roku, nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, od 1 stycznia 2012 roku Dziennik Ustaw nie ukazuje się już w wersji papierowej. Ponieważ przepisów jest tyle, że nie jesteśmy w stanie tego drukować w iluś tam egzemplarzach. Dziennik Ustaw jest w tej chwili już wyłącznie wychodzi w wersji elektronicznej. I dla zilustrowania problemu chciałem się posłużyć raportem, który co roku publikuje, wydaje mi się, poznańska firma Grant Thornton, to były Jackowiak, taka firma księgowo-doradcza. Otóż w 2014 roku w Polsce zostało uchwalonych ponad 25 tysięcy stron maszynopisu przepisów. W 2015 roku 29 800 stron przepisów. Natomiast w 2016 roku przekroczyliśmy magiczną cyfrę 30 tysięcy stron maszynopisu i łącznie wszystkie strony Dziennika Ustaw, wszystkie regulacje opublikowane w Dzienniku Ustaw miały już łącznie 31 906 stron. Zatem biegunka legislacyjna narasta. Również z raportu opublikowanego przez tą samą firmę doradczą wynika, że o ile w 2000 roku średni czas uchwalania ustawy wynosił 201 dni, to w 2016 77 dni. I to jest czas od wpłynięcia ustawy do Sejmu, do laski marszałkowskiej, do czasu podpisania tej ustawy przez prezydenta. Czyli ona w tych 77 dniach, to prawo, przechodzi przez czytania, zostaje uchwalone, trafia do Senatu, jest przedmiotem obrad Senatu, jest głosowane w Senacie. Jeżeli są jakieś poprawki, wraca do Sejmu, żeby te poprawki przyjąć lub odrzucić. I jest jeszcze czas na to, żeby prezydent się z nim zapoznał i, no właśnie, podpisał. 77 dni. Z tego samego raportu, żeby już właśnie nie rozwodzić się później nad cytowaniem tych źródeł,
wynika, że średnia ustawa w Polsce ma 37 700 znaków. Te 77 dni, panowie posłowie, jak tutaj są obecni, czytają te ustawy. Wydaje się, że ten Grant Thornton też przeprowadził taką symulację, że jeżeli przeciętny człowiek może czytać stronę maszynopisu w ciągu 2 minut, to panowie posłowie, zważywszy na to, że muszą przeczytać sam projekt ustawy, uzasadnienie. Tak, to nie jest łatwa sprawa, walka z biurokracją. Więc ludzie jeszcze tam pobiegli. Aha. Tak? Może tak być? Niech ktoś zadzwoni, że z tymi reparacjami to żart. A może to powstanie? Nieprzygotowane jest, nie idziemy. No trochę mnie ten wystrzał wybił. 37, tak, Grant Thornton i statystyki. Otóż średnia wielkość polskiej ustawy to 37 700 stron, podczas gdy średnia wielkość ustawy w Niemczech to niecałe 9 tysięcy znaków. Przepraszam, nie stron, tylko znaków, 37 tysięcy znaków. Także zobaczcie państwo, jak olbrzymie mamy rezerwy, jeżeli jak dalece posunął się w Polsce proces no, tej biegunki legislacyjnej. Jakie są przyczyny tej biegunki? No, zapewne państwo jako przedsiębiorcy w dużej części sami sobie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Ja podzieliłem te przyczyny na takie, na zewnętrzne, czyli takie, na które mamy ograniczony wpływ, ale i na takie na wewnętrzne, które dotyczą wprost naszego kraju. Co do zewnętrznych, no to domyślacie się państwo, że chodzi tutaj o Unię Europejską i implementację przepisów, które z Unii przychodzą. Otóż to jest z pewnością no, poważny, być może bardzo poważny problem, ale z analiz Grant Thornton wynika, że Polska w latach 2012-2014 wprowadziła w życie najwięcej regulacji z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wprowadziliśmy, proszę państwa, 56 razy więcej przepisów w życie niż Szwecja, która uchodzi za etatystyczną i socjalistyczną. 43 razy więcej niż stołeczna Belgia. 43 razy. No ale powiecie państwo, bo takie głosy były na Radzie Programowej, że to jest kwestia tego, że jesteśmy młodym członkiem, dopiero niedawno przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Podaję statystyki z krajów wschodnioeuropejskich zatem. Litwa 9 razy mniej. Estonia i Bułgaria 6,5 raza mniej. Litwa 11, bądźmy precyzyjni. Pomyliłem tutaj rubryczki. Litwa 11 razy mniej. Estonia 9 razy mniej. Łotwa i Bułgaria 6,5 razy mniej. Chorwacja, Węgry i Słowenia 2 razy mniej. Zatem proszę państwa, istnieją olbrzymie rezerwy. Wcale nie musimy uchwalać tak dużo prawa ze względu na implementację, jak się nam wydaje. Jest to mit, który chciałbym tutaj obalić przy pomocy danych szacownej poznańskiej kancelarii. Co do przyczyn wewnętrznych, no to jest to po pierwsze, no, zepsute państwo, prawda? Tak jak mówił Tacyt. Skorumpowane, zepsute państwo mnoży ustawy. Więc przyczyną jest. Przyczyny są zapewne i tak. Po pierwsze jest to oportunizm. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Jest to urzędnicy tworzą prawo.
Przecież inicjatywa poselska, tu odwołuje się też do doświadczeń panów posłów, no ustawy, które są uchwalane z inicjatywy poselskiej, stanowią jednak promil. No promil pewnie nie, ale niewielki procent wszystkiego, całego prawa, które jest uchwalane w Polsce. Otóż przede wszystkim inicjatywę ustawodawczą ma rząd. Zatem piszą ustawy urzędnicy, piszą je. Co piszą je dla urzędników, moim zdaniem, to po pierwsze, czyli piszą je w oderwaniu od realnych potrzeb i przedsiębiorców i w ogóle obywateli. Piszą je w sposób, no, piszą je w taki sposób, żeby zapewnić sobie jak największe imperium, czyli mieć jak najwięcej kompetencji, prawda? Te przepisy zabierają obywatelom coraz to więcej ich wolności, ale to dlatego, że urzędnicy chcieliby mieć wpływ na to, jak się rządzi, jak Lis Vitalis, prawda? Skoro Lis Vitalis na to wpadł, no to przecież ludzie też na to wpadną. No i poza tym komplikują to prawo, zakładam również, zakładam, że jest to głównie wynik nieudolności, ale myślę, że w jakimś stopniu również skomplikowane, takie bardzo rozwlekłe, niejasne prawo również poszerza ich imperium w jakimś stopniu. Prawda? Jak przestaje rządzić prawo, to zaczyna rządzić satrapa, suweren, czyli osobę, która to prawo stosuje. Oprócz tego niewątpliwie mamy, jedną z przyczyn jest również efekt kuli śniegowej, czyli ponieważ proces legislacyjny trwa 77 dni obecnie, no to prawo jest bardzo złej jakości. Prawo jest zlobbowane, prawo jest poddawane, no, grupy lobbingowe. Myślę, że w ciągu 77 dni nie da się uchwalić niczego dobrego, a przede wszystkim zakładam, panowie posłowie, że większość z was nie czyta wszystkich ustaw, które są uchwalane. To jest po prostu niemożliwe. Zatem efekt kuli śniegowej. Tworzy się złe prawo, które natychmiast trzeba nowelizować, prawda? Natychmiast, ponieważ dostrzega się już po tych 77 dniach albo wkrótce potem, że nie o to nam chodziło do końca, albo są takie luki, tyle wyjątków, że musimy coś tu zmienić. Te zmiany wymagają, powinny być dokonane w sposób natychmiastowy. No, tam pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, Lex Szyszko, prawda? Natychmiast musimy, bo wycinają drzewa, musimy tą ustawę natychmiast zmienić. No, ale zmieniliśmy ją natychmiast, więc to też nie jest przemyślana zmiana. W związku z tym już szykuje się kolejna nowelizacja, która uściśli te pojęcia. No i samo wszystko to razem napędza, powoduje efekt kuli śniegowej, który napędza biegunkę legislacyjną. Żeby nie skończyć mojego wystąpienia wyłącznie na narzekaniu, przygotowałem. Oczywiście chciałem właściwie otworzyć dyskusję. Wydaje mi się bowiem, że powstrzymanie biegunki legislacyjnej, jak to w gruncie rzeczy dość powszechnie się określa, to zjawisko dość powszechnie się określa. Po pierwsze, można próbować z tym zjawiskiem walczyć na dwa sposoby. Może jeszcze od tego zacznę. Bo przecież to z tym zjawiskiem próbuje się już walczyć. Dość wspomnieć o tej komisji Przyjazne Państwo Palikota, prawda? No to była dość operetkowa próba, no ale dostrzeżono problem. Minister Sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Jarosław Gowin także przecież zajmował się deregulacją. To jest człowiek poważny i ta próba, no, nie zakończyła się zupełnym fiaskiem, natomiast no, dajmy sobie powiedzieć, że jeżeli nawet uda nam się uchylić jakieś 10 tysięcy stron przepisów, to przy takiej produkcji prawa to tak czy inaczej, daj Boże, przecież jeszcze nikt 10 tysięcy stron przepisów nie uchylił, prawda? Ale nawet gdybyśmy przyjęli, że będziemy ewolucyjnie zmieniać i walczyć z tą przy pomocy etapów, krok po kroku, to wydaje mi się, że przy takiej produkcji prawa niewiele to da. Zatem pozostaje nam rewolucyjne, jakieś kroki rewolucyjne, o czym wspominał pan poseł Jakubiak. Myślę zatem, że jeżeli byśmy się mieli przygotowywać, tu bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy być może spróbowali się zmierzyć z problemem. Jak ja bym widział rozwiązanie tego problemu? Oczywiście powtarzam, chciałem otworzyć tylko dyskusję. Po pierwsze, wydaje mi się, że można by, ponieważ pan prezydent otworzył dyskusję o zmianie konstytucji, przygotowałem
taki zapis w Konstytucji, tylko muszę go znaleźć, przepraszam, bo to... Taki zapis, proponowałbym, żebyśmy forsowali następującą zmianę w Konstytucji. Norma prawna musi brzmieć zrozumiale dla rozsądnego, uczciwie myślącego człowieka. Wszelkie wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść obywatela. No to trochę nie, tutaj trzeba by to dopracować, bo przecież nie chodzi tylko o obywateli polskich, ale chodzi mi o sam sens tego. Popracujmy nad tym. Co miałoby to dać w praktyce? Otóż produkcja prawa, która jest tworzone w sposób naprawdę bardzo, na bardzo, bardzo niskim poziomie. Ja jako praktyk muszę się z nim mierzyć i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o jakość tworzonego prawa, nastąpiła całkowita zapaść. To jest katastrofa. Przepisy są tworzone w sposób kaskadowy, czyli jeden przepis odwołuje się do innego przepisu, który w międzyczasie się zmienia, bo tak jak wszystko w naszym prawie, ale jeszcze ten przepis odwołuje się do kolejnego przepisu. No myślę, że każdy z przedsiębiorców, który ma do czynienia z prawem podatkowym, zna ten problem. Zakładam, że większość z Państwa po prostu nie czyta ustaw, tylko od razu sięga do komentarzy, czy tam szuka w internecie po prostu konkretnych rozwiązań. Ustawy w Polsce są po prostu nie do czytania. Wkradł się w nie ten europejski bełkot, który całkowicie wywrócił pewną systematykę polskiego prawa. Polskie prawo odwoływało się do pewnych klauzul generalnych, nieznanych w prawie europejskim, ponieważ to prawo europejskie wlało się bez żadnej, tak prawdę mówiąc, bez żadnej refleksji do polskiego systemu prawnego. Zachwiało właściwie samą istotą polskich regulacji. W tej chwili kodeks cywilny, muszę powiedzieć, że kodeks cywilny, który został uchwalony w czasach głębokiej komuny, bo wszedł w życie 1 stycznia 1965 roku, był oparty w mojej opinii, przepraszam, mam już kończyć? Był oparty w dużym stopniu na prawie rzymskim. Nie można tego powiedzieć, zakładam, że jest tutaj sporo prawników. Moim zdaniem zmiany, które w kodeksie cywilnym, w gruncie rzeczy podstawowym dokumencie, podstawowym akcie prawnym, który każdego z nas dotyczy, w gruncie rzeczy odchodzą od takich starych, sprawdzonych reguł rzymskich. Zatem ta zmiana w Konstytucji, jej sens zmierzałby do tego, żebyśmy, moim zdaniem taki zapis w Konstytucji oznacza, że jeżeli nawet Sejm uchwalił jakieś bełkotliwe, niezrozumiałe, pełne przepisów kaskadowych, trzy- i czterostopniowych prawo, to ono jako niezrozumiałe dla przeciętnego, uczciwego człowieka nie będzie mogło być stosowane. W każdym razie obywatel będzie miał możliwość chronienia się przed takim prawem. Dodam tylko od siebie, że ta konstrukcja rozsądnego, uczciwie myślącego człowieka, to nie jest wymysł mój, to takim pojęciem posługuje się nawet polskie prawo i to jest pojęcie z ochrony dóbr osobistych, czyli sprawa ochrony dóbr osobistych. Więc też możemy nawiązać, to pojęcie jest zrozumiałe, jest cała literatura na temat tego, jak należy to pojęcie rozumieć. Tak. Po drugie, tutaj bym się chciał oprzeć na pomyślę pana Stanisława Michalkiewicza, taka rewolucja w gospodarce powinna odwołać się do ustawy Wilczka. Z dużym, olbrzymim, rzeczywiście rozdziałem przepisy końcowe, w których uchylamy wszystkie ustawy, które, czy też zdecydowaną większość ustaw, która jest z taką ustawą Wilczka sprzeczna. Zakładam, że pojęcie ustawa Wilczka jest dla państwa zrozumiałe. Czyli pełna wolność gospodarcza, ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 1989 roku i właściwie otworzyła Polskę na kapitalizm. Po trzecie, zmiana modelu implementacji ustaw unijnych. My w tej chwili stosujemy model, wydaje mi się, że nie stosujemy żadnego modelu, ale jeżeli można by jakoś zdefiniować to, co robimy w tej chwili, to jest model Unia Europejska plus jeden, czyli implementujemy wszystko, co przychodzi z Unii Europejskiej i jeszcze dodajemy od siebie. Ten model można by zmienić. To też są, takie analizy są, możecie Państwo znaleźć w internecie. Ja tutaj nie wymyślam, nie wyważam nie staram się wyważać otwartych drzwi. Po pierwsze, możemy przynajmniej powinniśmy przejść na model Unia Europejska plus zero, czyli
przyjmujemy tylko to, co absolutnie konieczne i nic więcej, niczego nie dodajemy od siebie, a chyba najlepszym sposobem, zważywszy na to, że Unia Europejska jest rzeczywiście wielką organizacją lobbyingową i jednocześnie no, bardzo zideologizowaną instytucją, która, no, w której wpływ na nasze regulacje jest i z jednego i z drugiego powodu mocno destrukcyjny, więc jest także pomysł modelu Unia Europejska minus jeden, czyli nie inkorporujemy, nie implementujemy wszystkiego, co przychodzi z Unii Europejskiej, jest absolutnie konieczne, tylko każdy proces implementacji poprzedzamy analizą, czy bardziej opłaca, czy mniej szkód przyniesie odrzucenie tego aktu i narażenie się na sankcje, czy jednak rozsądniej będzie przyjąć ten akt z wszystkimi no, konsekwencjami. Zatem podejście skrajnie pragmatyczne, do którego rozumiem pan w Stowarzyszenie Entycja nawołuje. No i myślę, że przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad zmianą paradygmatu państwa, czyli powinniśmy starać się odejść od takiego modelu państwa, które reguluje wszystkie dziedziny życia obywateli. Od 89 roku zmieniły się rządy, ale wydaje mi się, że ten podstawowy paradygmat, czyli państwo jako omnipotentna siła, która potrafi, która rozumuje lepiej od obywateli, taki wielki, gigantyczny, wyposażony w mnóstwo narzędzi, lis vitalis, no, trwa niezależnie od tego, kto rządzi. To jest oczywiście tytaniczna praca, ale zakładam, że właśnie do tego powstało Stowarzyszenie Endecja. Dziękuję. Prawo gospodarcze w oparciu o literaturę piękną. Oczywiście w sensie merytorycznym zawdzięczamy panu Maciejowi Adamczykowi, a w tej chwili uzupełnieniem swojego wystąpienia zaszczyci nas pan poseł Marek Jakubiak. Ja chcę powiedzieć, chcę stanąć w obronie parlamentarzystów, dlatego że my nie mamy wpływu w ogóle na to, dlatego że pomylono status państwa. My opieramy się o trzy filary: władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, a tymczasem władza ustawodawcza w postaci Sejmu i Senatu jest usługową formą władzy wykonawczej. No i pomylenie tego wszystkiego i zbudowanie takiego kmiota, który się nazywa ustrój gabinetowo-parlamentarny, polega na tym, że urzędnicy piszą ustawy dla własnej wygody. No. I to trzeba zrozumieć, dopóki nie odetniemy tej pępowiny i nie stworzymy centrów legislacyjnych przy Sejmie i Senacie i nie wyciągniemy ich od ministerstw różnej maści, no to jak państwo sobie wyobrażacie? No, przecież to wiadomo, że urzędnik produkuje urzędnika i szuka dla niego pracy, więc oni piszą ustawy, które dadzą im pracę, a że są inteligentni, to komu robotę wymyślą, jak nie społeczeństwu? Więc to... Tutaj jest cała machina napędzająca tą abstrakcję w postaci, ja jestem tego świadkiem, jestem wiceprzewodniczącym Komisji Deregulacyjnej, która otrzymała pod swoje obrady farmaceutyczną ustawę, która jest stricte regulacyjną do szpiku kości. I Komisja Deregulacyjna wyrzuciła to, no to mało z Sejmu nie wyrzucili posła no, od PiS-u. To jest po prostu, dzisiaj Sejm jest fasadą władzy ustawodawczej. To dla mnie nie ma żadnej wątpliwości. My nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje w Sejmie. To jest tak, że my możemy głosować, my krzyczymy, tupiemy nogami, rozrabiamy jak tylko możemy. Parę razy żeśmy wygrali i tak postrzegamy swoją, że tak powiem, obecność tam. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość we własnej partiokracji sami sobie krzywdę robią. Dlatego, że oni przy zachowaniu dyscypliny tej swojej partyjnej brną w takie ustawy jak farmaceutyczna, która jest po prostu nieprawdopodobnym lobbingiem podszyta z nazwiskami włącznie i to przychodzi na oczach całej Polski i wszyscy są szczęśliwi, nie wiadomo z jakiego powodu. Ale na pytanie, jak to ma zrobić farmaceuta, że jak z żoną postanowią mieć dziecko, to muszą urodzić farmaceutę, to tu już nie znaleźliśmy odpowiedzi. Natomiast jeszcze raz,
Trójpodział władzy jest w Polsce zachwiany, rozszczepiony i nigdy Polska nie będzie sprawna, jeżeli te trzy filary nie będą odrębne. Koniec, kropka, tu nie ma co dyskutować. Poseł nie może być ministrem, no. Te nocne głosowania, o którym państwo widzą, a media wykorzystują to, że cicho gdzieś tam po nocy, nieprawda. Ministrowie muszą zjechać do Sejmu, żeby większość mieli, no. To cała prawda. Dziękuję. To energiczne uzupełnienie posła Jakubiaka stanowi świetne wprowadzenie do kolejnego tematu, jakim jest energia i technologie, a interesy narodowe, które przedstawi nam specjalista w dziedzinie, pan Andrzej Szczęśniak. Dziękuję pięknie za zaproszenie, dziękuję za taki piękny wstęp. Ja nie będę do niczego państwa nawoływał, postaram się podzielić pewną wiedzą, którą mam, to żebyśmy lepiej zrozumieli, czym generalnie państwo, ale przede wszystkim sektor energetyczny się kieruje i co można zrobić, żeby się z tego wyzwolić. A nie zacznę od sektora energetycznego, tylko zacznę od takich rzeczy jak wartości, idee, a potem przejdziemy do interesów. Proszę Państwa, w tym dzisiejszym świecie całkowitej obłudy, tak piękne wartości jak wolność, prawo, państwo prawa, i można jeszcze wiele wymieniać z mojej branży, bezpieczeństwo energetyczne, wolny rynek, super pojęcia. Tak nieszczęść, tak straszliwie zakłamane, że po prostu aż ciarki przechodzą. Ale dlaczego? Ponieważ dzisiaj wartości stanowią narzędzie polityki. Dzisiaj ten, kto ustala reguły gry, wartości, idee i tak dalej, idee przewodnie, rzeczywiście narzuca reguły gry i zwykle pod siebie to robi, czyli robi to tak, żeby jemu było wygodnie. I dzisiaj widzimy Prawo i Sprawiedliwość, które się z tym straszliwie szarpie. W tym państwie, według mnie oni nie rozumieją, jak to państwo jest skonstruowane, może gdzieś intuicyjne, ale nie mają ogólnej wiedzy, no to ja mam lepszy przykład. Ja mam przykład węgiel Orbana, który zrobił rzeczywistą rewolucję w 2010 roku. On to nazwał rewolucję przy urnach. I pozwolę sobie tu nieskromnie polecić moją książkę, którą o tym napisałem, która we wrześniu wyjdzie i mam nadzieję, że pokażę, jak państwo jest zbudowane, z czym trzeba walczyć. Będę o tym jeszcze za chwilę. I przejdźmy jeszcze do tych wartości na chwilę. John Mark Cain, znany senator amerykański, powiedział świetne zdanie na temat wartości interesów. Powiedział tak. Amerykańskie interesy są naszymi wartościami, a amerykańskie wartości są naszymi interesami. Co to oznacza? Że wielkie państwa, takie jak Niemcy, Stany Zjednoczone, jeszcze kilka takich hegemonów lokalnych lub globalnych, po prostu używa tych narzędzi do jakby panowania nad regionem, tak jak Niemcy nad regionem Europy Wschodniej, tak jak Amerykanie globalnie. Ale moim zdaniem, i tu niestety dla nas też wielu, dla mnie, który wiele lat był w podziemiu i walczył o wolność, o wolną prasę, no, o wolność osobistą, też wolność polityczną, hasło wolność jest dzisiaj najbardziej zakłamane i używane do celów takich, które są dla Polski, dla nas też szkodliwe. Przede wszystkim no, przedsiębiorcy, którzy mówią wolny rynek, wolność gospodarcza. Czego przedsiębiorca tak naprawdę chce? Chce mieć po pierwsze rynek, to znaczy mieć swój produkt gdzie sprzedać, czyli ten rynek, żeby był zasobny i żeby mu nie wykradała jakaś, w cudzysłowie, Coca-Cola, prawda, tego rynku całego, a on tam gdzieś na biednych skrawkach gdzieś się zagospodaruje, przeżyje albo nie. To jest raz. I drugi raz, czego potrzebuje przedsiębiorca? Zasobów kapitału, kredytu, gotówki. I taki tani kapitał ma dostarczyć mu państwo, a zaraz będę o tym mówił przy okazji Węgier. Natomiast niestety takie rzeczy jak właśnie wolność, ona się niestety przekształca też w antypaństwowość, to znaczy państwo powinno się wycofać z gospodarki. Jeżeli państwo się wycofa z gospodarki, zostaniemy tutaj stuprocentową kolonią, ponieważ te rzeczy, które się, jakby powiedzieć, w gospodarce dzieją, są robione ściśle w koordynacji z państwem, zarządzane przez państwa. I to jest podstawa. Niestety nasze wartości zostały zdegenerowały się, że tak powiem, w użyciu. Teraz przechodzę do energii. Energia to jest potężna branża gospodarcza. W Europie to jest około 14-13% PKB, czyli co ósma, co siódma nawet złotówka z całym PKB to jest energetyka. Energia, szeroko rozumiana, paliwa, energetyka i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych trochę mniej. Ale energetyka jest sektorem specyficznym, ogromnym, wielkim, ale specyficznym, ponieważ jest
no najbardziej chyba ze wszystkich związany z państwem. Jest to sektor scentralizowany, gdzie duże przedsiębiorstwa dominują, gdzie są naturalne monopole sieciowe i tak dalej, i tak dalej. My słowa monopol nie kochamy, ale te wszystkie modele rozwojowe, które jakby patrzymy historycznie, Wielka Brytania, XVIII wiek, Stany Zjednoczone, XIX wiek i XX, Niemcy, XIX wiek, dzisiaj Chiny to powtarzają, są oparte właśnie na energii. Energia, jako źródło energii muszą być tanie, dostępne, na miejscu najlepiej. Jeżeli na miejscu, to blisko do importu. My mamy niestety dzisiaj właśnie rozsnuwane taką wizję właśnie energetyki innej zupełnie, energetyki, która niszczy klasyczną energetykę i dzisiaj, jakby powiedzieć, biegnie się, stosuje się dwa i pół najważniejsze, może powiem, metody, jakich się mówi. Pierwsza to jest właśnie ten wolny rynek, jak go nie nazwać. Mówimy wolny rynek i co słyszymy? Że inni gracze, typu niemieckie, francuskie i tak dalej, chcą na ten rynek wejść. I mówią tak, słuchajcie, wy zróbcie tu wolny rynek, żeby wszystko było, jakby powiedzieć, gotowe na nasze przyjście. My oczywiście, znaczy wy Polska, musicie podzielić te przedsiębiorstwa wasze na takie małe skraweczki, żebyśmy my zajęli te najbardziej dochodowe, czyli na przykład handel gazem, energią elektryczną, prawda? A wy, Polska, będziecie ponosić koszty, czyli infrastrukturę trzeba wybudować, trzeba ją otworzyć dla innych. I taka metoda właśnie wolnego rynku, w cudzysłowie, jest stosowana po to, żeby odebrać jakby państwu zarządzanie nad energetyką. I to, co robi PiS dzisiaj, jest absolutnie słuszne. To znaczy, trzeba odwojowywać tą energetykę, tę energię. Potem trzeba jeszcze coś z nią robić, zobaczymy, czy zrobi, ale jakby przywracanie jej do krajowego posiadania jest jak najbardziej słuszne. Oczywiście ten podział biznesu na jakby to nazwać, takie kawałeczki, na przykład tniemy firmę gazową, która od wydobycia do państwa kuchenki gazowej dostarcza gaz, potniemy ją na 3-4 kawałki, zajmujemy najbardziej dochodowy, a wy sobie tam budujcie te rurociągi, one nie są dochodowe, więc najlepiej jak to państwo zrobi, a my to potem kupimy. Ale jest jeszcze druga metoda i to się nazywa takie no, hasło szlachetne, globalne ocieplenie, zmiany klimatu i tak dalej, i tak dalej. I to jest fantastyczny mechanizm, to oczywiście jest to taka kulawa hipoteza naukowa, nieudowodniona. Jest coraz więcej kłopotów z jej udowadnianiem, bo im dalej się wgłębiamy, tym więcej jest niepewności, ale co najważniejsze, ta nauka, pseudonauka, nie dostarczyła podstawowego dowodu. To znaczy jej wszystkie przewidywania do tej pory się nie ziściły. 95% prognoz tych komputerowych symulacji okazało się już po 10, 12, 15 latach, że są do niczego. W ogóle się nie sprawdzają. Ale fantastyczny jest to mechanizm do tego, żeby powstrzymywać takie kraje jak Polska, takie jak Chiny, kraje rozwijające się, czy powiedzmy opóźnione, w sensie jak tamci się rozwijali w XIX wieku, a my byliśmy pod zaborami, albo na początku XX wieku, no to myśmy się za bardzo nie rozwijali. I tutaj jest problem. Dla nas oczywiście, a dla nich pewna, jakby to nazwać, no, gra wartościami. I teraz tak, w czym rzecz? Zamiast klasycznej energii, na węglu na przykład, ten polski przykład węgla to jest już tak sztandarowy, że moim zdaniem powinno się to, co pan poseł mówił, to ja uzupełniłbym jakiś pluton egzekucyjny w miejscu publicznym, żeby tych, którzy zrobili te numery w sektorze węglowym, bo ja to widziałem, ja z zewnątrz, jako menedżer oglądałem te sprawozdania kwartalne i mówię, że tam ktoś naprawdę coś wielkiego robi, wielkiego. I potem się oczywiście okazało, że to była taka bańka nadmuchana, która utopiła nasze kopalnie i PiS się zobowiązał niestety do zamknięcia 5 czy 6 z nich. Teraz problem taki jest. Jak powstrzymać takie kraje jak Polska, żeby się szybciej przemysłowo na przykład rozwijały? No narzucić im drogą energię. Jak narzucić drogą energię? Przez nośniki, które są drogie. Jakie są drogie? I niestabilne, i niepewne, i energia jest do luftu, bo jest tylko czasami. No oczywiście odnawialne. Odnawialne to jest to sedno, którego jakby powiedzieć te klimatyczne Tokio, klimatyczne Kyoto, czy klimatyczny Paryż, to jest esencja. Dlaczego też jeszcze? Ponieważ energia z węgla na przykład jest tania. I w tym sensie jest tania, że kapitałowo, żeby zainwestować, są niewielkie udziały kapitałowe. Potem jest surowiec, który mamy na miejscu, możemy wydobywać. Natomiast energetyka odnawialna czy atomowa to jest praktycznie 90-95% to jest koszt kapitałowy na wejściu. Mamy kapitał? Nie mamy kapitału. Ktoś nam pożyczy?
no na pewno, ale na dobry procent. Tanio nam nie pożyczą. W związku z tym jest to dalsze pogłębienie uzależnienia i takiej, no jakby powiedzieć, peryferyjności naszej gospodarki. Świetny przykład na ten temat, bo jedyny kraj, który taki duży, który się do tego, z tej pułapki przerwał, to, znaczy wyrwał z tej pułapki, to są Chiny. I muszę powiedzieć, że w Chinach, jak obserwowałem, jak właśnie oni, robiąc piękne miny, oszukując Zachód, i tutaj Trump ma w 100% rację. Chiny oszukały Zachód na 100% z tym globalnym ociepleniem, bo co oni robią? Uśmiechaliśmy, mówimy, tak, my jesteśmy za, a jednocześnie węgiel, 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 i w ciągu tam 20 lat to chyba 30-krotnie zwiększyli zużycie węgla. Pozużywają połowę węgla światowego. A jednocześnie, to o czym powiem, zrobili też inną sztuczkę. Ale jeżeli taki kraj jak Chiny potrafi się przerwać, no to może i my. Zrobili też drugą sztuczkę z tą energią odnawialną. Bo gdzie jest ten, jakby powiedzieć, samy miód w energii odnawialnej? Jeżeli produkujesz te urządzenia, a innym krajom każesz je używać, no to jest świetnie. Ty produkujesz, one są drogie, ty je sprzedajesz, oni muszą kupić. Super! Sam miód, taki biznes, taki. I co? Co Chiny zrobiły? Dobrze, wpuściły najpierw Zachód. Znaczy, nie za bardzo się przejmowali prawami własności intelektualnej, a to osobny problem, ale to jest ważne. I co zrobili? Wpuścili, podejrzeli, zrobili swoje. Kilka lat osłony, o czym mówiłem, dali rynek własnym przedsiębiorcom. I tutaj jestem oczywiście przeciwnikiem wolnego rynku, bo gdyby nie zamknęli tego rynku dla własnych przedsiębiorców, to by do tej pory te amerykańskie, duńskie i tam jeszcze jakieś tam hiszpańskie wiatraki tam wiały. A tak, co zrobili? W ciągu 5 lat przez taki właśnie, no i dalej jeszcze zasoby, tani kapitał, rozmaite formy, tam ziemia po prostu pod projekty bezpłatnie. W ciągu 5-6 lat chiński przemysł energii odnawialnej, 2/3 światowej produkcji. No Chińczycy się bardzo uwijali, nie wiem, czy my jesteśmy tacy robotni, ale zapewniam Państwa, 5-6 lat i opanowali rynek światowy. Oczywiście najpierw wciągając tych Amerykanów, tych Niemców, tych wszystkich, popatrzyli, co oni robią, dali im trochę rynku, a potem po prostu zrobili taki. No także to jest piękne. O tych takie zachowanie uważam za wzorcowe. Chińczycy jeszcze na przykład dzisiaj robią to samo w samochodach elektrycznych. Nasz program samochodów elektrycznych to jest niestety, muszę się tutaj skrytykować, kolegę naszego z Wrocławia, Morawieckiego, z którego tam biegaliśmy z ulotkami w 80-tych latach, no że my znowu stajemy się rynkiem zbytu dla tych producentów technologii. My po prostu robimy tak. Zdejmujemy podatek z tego, coś tam robimy, coś ułatwiamy, budujemy infrastrukturę, piekielnie drogie i co? I mówimy, chodźcie tutaj wszystkie samochody elektryczne, chodźcie Volkswageny, Mercedesy, chodźcie Toshiby i tak dalej, sprzedawajcie tutaj swoje wspaniałe produkty. Chińczycy powiedzieli, nie, nasze produkty będą gorsze przez rok, 2, 3, 5, ale potem będą lepsze. Tylko musimy naszym przedsiębiorcom chińskim dać rynek, dać regulacje, dać kapitał. I to działa. Muszę powiedzieć, że z pełnym podziwem działa. W ogóle generalnie Azja jest takim wzorcem jak gdyby odrabiania zapóźnień rozwojowych. I świetna książka, którą polecam, Joe Stadwella, który napisał taką książkę How Asia Works, jak pracuje Azja. I tam jest jedno, to już te kilka rzeczy, o których mówiłem, pisał natomiast, tam jest jedno świetne zdanie. Otóż biedne kraje mogą stać się bogate tylko kłamiąc. Dlaczego? Bo porządek światowy jest taki, że prezydent Obama mówił tak, w takim wywiadzie, mówił tak, jak omawiali ten TTP, prawda, czyli azjatycki ten wspólny rynek, mówi tak, albo my narzucimy reguły gry, albo zrobią to Chińczycy. Jak oni to zrobią, to ani nasze biznesy nie zrobią biznesu, ani nasze miejsca pracy nie wzrosną, znaczy Amerykanom odbierze miejsca pracy. I to jest podstawa, tak? Według mnie to jest taka podstawa realizmu, chociaż Obama różne można mieć wątpliwości. Sam napisałem o nim, że był globalnym promotorem zgorszenia, taki dosyć duży artykuł, ale pod tym względem rzeczywiście te klasyczne amerykańskie tradycje realizmu politycznego są tam żywe. I na koniec to, co mnie właśnie ostatnio, że tak powiem, zachwyciło. Kolega premier Viktor Orban, który w 2010 roku wygrał wybory, znacznie, dostał te 2/3, mógł zmieniać konstytucję, co jest bardzo ważne, i określił to jako rewolucję przy urnach. Co zrobił? Króciutko. Po pierwsze, to, na co państwo narzekacie, czyli że to państwo nie działa,
to on zaczął je naprawiać. To państwo nie działa dlatego, że w 90-tych latach narzucono nam ustro zwany liberalną demokracją, która nie ma prawa w wydaniu środkowoeuropejskim funkcjonować. Bo jak się popatrzy na ilość konfliktów wewnątrz władzy ustawodawczej, wewnątrz władzy wykonawczej, już nie mówię o sądowniczej, jak te władze się nawzajem blokują, klinczują i ubijają, takie państwo nie ma szans funkcjonować. Popatrzcie na swoje firmy, gdyby były trzy ośrodki dowodzenia, każde inne kompetencje. Spróbujcie podziałać chwilę. Nie ma szans. Oczywiście to wszystko w imię wolności i praw obywatelskich. Już tam mój dzwonek kończy, więc ja tylko powiem tak. Odzyskał władzę, proszę wyłączyć, bo tam 15 minut nastawiłem na swoje gadanie. Jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna rzecz. To nie żona dzwoni, to ja sobie nastawiłem, żeby skończyć, was nie zanudzać. Naprawdę żona? Nie odbieraj. Nie wnikajmy. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze jedna ważna sprawa, bo to naprawdę się zachwyciłem, proszę państwa. Polska naśladuje Węgry, ale to, co zrobili Węgrzy, jest znacznie lepsze, znacznie klarowniejsze, z pewną ideą robione i jasno tłumaczone narodowi i mówienie o, na przykład o kilku takich rzeczach. Co byście państwo wybrali? Czy to, że na przykład papierosy, taki prosty, Orban to przeprowadził, czy sprzedają się stacje zagraniczne, hipermarkety zagraniczne, czy zrobiliście taki model, jak Francuzi mieli w 60-tych latach, czyli przekazalibyście no, inwalidom, no takie to było takie dla weteranów, prawda, we Francji. Przekazano to. Straszny jazgot, korupcja, no potworne, odebrano. Co zrobił jeszcze? Chce stworzyć klasę bogatych Węgrów. No nie, no w Polsce to nie do pomyślenia. Każdy polityk drży i w ogóle już portki mu tak trzęsą się. Oczywiście hasła wielkie o korupcji, o tam ludziach Orbana bogacących się i tam tego, tego. Ale na czym rzecz polega? Żeby państwo przetrwało, musi mieć własną grupę, bo pierwsze klasę średnią, którą trzeba tworzyć przez miejsca pracy coraz lepsze, a po drugie grupę ludzi, którzy są związani interesami z tym krajem. Bo jeżeli takiej grupy nie będzie, to żadne państwo się nie ustoi na bazie zachodnich koncernów. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, o pieniądzu. Bo to, co zrobił Bank Centralny Węgier, to Mistrzostwo Świata. Po prostu wykorzystał jedną rzecz, że tylko jeden bank na świecie centralny ma prawo, ma obowiązek, przepraszam, zapisany na pierwszym miejscu, że jego podstawowym zadaniem jest tworzenie miejsc pracy. Państwo nie wiedzą na pewno, jakie to państwo, ale to się dowiedzą. Natomiast on zrobił to samo, nie zmieniając zapisów ustawowych, bo tego nie wolno zmieniać, bo taki jest porządek liberalny. Bank centralny ma walczyć z rządem, ma go przyciskać. Jak Orban i Matolcsy, szef Banku Centralnego, skoordynowali te dwie instytucje, zaczęli razem grać, jak na przykład, prosty przykład, 10 miliardów euro, podzielcie to, pomnożcie to przez 4, bo oni mają 10 milionów, mamy 40 prawie milionów, czyli 40 miliardów euro razy 4,5, 180 miliardów złotych, transza dla małych przedsiębiorstw węgierskich, kredytu 0% w banku, 2% na wyjściu z banku. Czyli przedsiębiorca przychodzi i mówi, za 2% dostaje kredyt. To były czasy, kiedy taka podstawowa stopa była 7%. Można wiele rzeczy zrobić. Można, tak jak Orban mówi, na przykład odzyskał energetykę, odkupił od Rosjan, od Niemców, od wszystkich. Mówi, energia ma być tania, a ci z tą energią odnawialną, to wiecie co? My musimy poczekać, aż oni się tak rozwiną technologicznie, żeby po pierwsze była niezawodna, zobaczymy kiedy, a po drugie tania. No to poczekają z 20-30 lat. Natomiast to jest myślenie, które uważam za wzorcowe dla nas i to jest sytuacja, kiedy ktoś w takich samych prawie warunkach jak my w Unii Europejskiej i tak dalej wywalczył bardzo dużo, może nie wszystko, w pewnych rzeczach się starł i musiał odskoczyć, bo już się nie dawało, ale wiele rzeczy bardzo ciekawych zrobił, za co państwu dziękuję i polecam moją książkę we wrześniu. Dziękuję bardzo. Co gospodarka ma wyprodukować według Endecji? Ja nie będę tutaj zapowiadać. Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że ta zmiana warty jakaś, która sądząc po odgłosach się na dole odbywa, jest bardzo symboliczna. I dobrze, że się zbiega z naszym spotkaniem. To, co robimy, to też jest zmiana warty, jak najbardziej. Tak jak to prezes powiedział,
idziemy do władzy. Nie siedzimy tu po to, żeby sobie poględzić, tylko żeby wyjaśnić, do czego tej władzy potrzebujemy i po co ją chcemy wziąć. I jestem przekonany, że ją w jakimś stopniu, oczywiście nie samotnie, nie w pojedynkę, weźmiemy i będziemy w niej uczestniczyć. Proszę Państwa, muszę zacząć od podziękowań tutaj za te miłe słowa pana posła o mojej książce. Też bym chciał oczywiście, żeby któraś z moich książek była lekturą szkolną z oczywistych względów. Ale gdybym musiał wybierać, na przykład miał taką władzę, że to ja bym zadecydował, która, to jednak wolałbym, żeby to nie była Michnikowszczyzna, ale książka, która, dziękuję bardzo, tej też nie, mimo że najlepsza, bo najnowsza, chciałbym, żeby tą lekturą była książka pod tytułem Polactwo, którą napisałem już dość dawno temu, niestety jest wciąż aktualna. Ona chodzi po tropach myślenia zwłaszcza Ludwika Popławskiego, ale i Dmowskiego, i Balickiego, i innych endeków, ponieważ nie wiedziałem nawet wtedy, gdy ją pisałem. Wbrew pozorom, jak uznali niektórzy czytając, że sam tytuł Polaków obraża, nie chodzi o obrażanie, chodzi o pewną diagnozę. I to jest ta sama diagnoza, jak po latach stwierdziłem, którą właśnie mieli ci ojcowie założyciele endecji, że wielu Polaków nie tworzy narodu polskiego. Oni nie używali słowa polactwo, nie używali słowa żywioł narodowy. Rozdzielali, czym innym jest żywioł narodowy, czym innym jest naród. Nie wystarczy mówić tym samym językiem, mieć takie same odruchy, że jak Boże Narodzenie to choinka, jak Wielkanoc to święconka, jak Małysz wygrywa, to klaszczemy. Tylko jeszcze potrzebna jest organizacja, potrzebna jest świadomość wspólnego interesu i to jest dopiero naród, ta wspólnota kulturowa plus świadomość swoich interesów i organizacja. Temu zawsze służyła narodowa demokracja i teraz, kiedy wraca, bo my wracamy, nie da się zaprzeczyć, z mogił zbiorowych, z wygnania, na którym się endecja znalazła, z kompletnego niebytu, do którego zepchnięto formację, która twierdzę, upieram się i w swoich książkach myślę, że to udowadniam, w przeważnym stopniu odzyskała dla Polski niepodległość w 1918 roku i przyczyniła się do tego, że polskość nie zaginęła w ogóle, tylko miała te 20 lat, nieważne jakiej, ale państwowości, ten oddech jakby tonącego, który na chwilę wyskoczył na powierzchnię i dzięki temu jeszcze nie zginęliśmy. Ta formacja wraca. Wraca po to, żeby rządzić między innymi właśnie dlatego, żeby zająć się polską gospodarką, ponieważ polską gospodarką się nikt nie zajmował. Zanim do tego wrócę, cały ten proces naszego istnienia jako państwa już niekomunistycznego po 1989 roku, jest 27 lat jako przył, nawet ciut więcej, można opisać, właściwie 28, trudno powiedzieć, kiedy ono się poczęło, czy przy wyborach kontrektowych, czy kiedy, no ale powiedzmy tych 28 lat można opisać jako dwie sprzeczne ze sobą tendencje. Można oczywiście na różne sposoby starać się to rozgryźć, gdzie znaleźć znów klucz do tego opisu tej sytuacji, ja proponuję taki. To jest ciągły spór między próbami dekolonizacji Polski i próbami jej rekolonizacji. Bo PRL był państwem kolonialnym, był dość typowym państwem okupacyjnym, stworzonym przez zaborcę, stworzonym, jakkolwiek będziemy to nazywać. Jest cała dziedzina wiedzy, do której ja się uporczywie odwołuję, która nazywa się teorią państwa postkolonialnego i tam są odpowiedzi, tam są prawidłowości, tam na przykładzie różnych krajów jest opisane to, z czym mamy w Polsce do czynienia. To jest najlepsza wiedza, która nam pozwala współczesną Polskę zrozumieć. To, że jakaś społeczność kształtowała się przez kilka co najmniej pokoleń, czasem więcej tych pokoleń jest, czasem mniej, bez możliwości tworzenia własnego państwa, bez budowania własnego bytu, tylko tworząc państwo, żyjąc w państwie stworzonym przez jakąś siłę obcą, przez kolonizatora, zaborcę, okupanta, to deformuje. To zmienia. To właśnie sprawia, że Polacy znowu się stali żywiołem narodowym w ogromnej części, a nie narodem. Że znowu się stali polactwem, chociaż były momenty, kiedy naprawdę byli Polakami i mogliśmy być dumni i powinniśmy być dumni, aleśmy o tym zapomnieli i o tym nie będę dzisiaj mówił, bo to zbyt szeroki temat, ale ważny. Może przy jakiejś innej okazji. Na czym kolonializm polega? To jest bardzo ciekawe pytanie, którego nikt sobie nie zadaje. Serdecznie polecam poglądowy przykład.
Jest taki film, ostatnio znalazłem go, że jest już umieszczony na YouTubie, ja kiedyś o nim pisałem. On trwa godzinkę, naprawdę warto go obejrzeć. Jest to film dokumentalny zrobiony przez jakąś francuską telewizję na temat konferencji w Berlinie w 1886 roku, jeśli pamiętam. Kanclerz Bismarck, który już wtedy dostał bana od cesarza Wilhelma, chciał odegrać jakąś wielką rolę i postanowił stać się patronem procesu zagospodarowywania świata przez Europę, która wtedy była w szczycie dumy z siebie i przekonania o swojej wyższości. I w tym celu właśnie zwołał tę konferencję, na którą przyjechali wszyscy wielcy tego świata, a owa telewizja, o której mówię, zrobiła rzecz kapitalną. Po prostu wyjęła z archiwum stenogramy tej konferencji, przebrała aktorów w historyczne stroje i w tym samym wnętrzu. Nagrała oczywiście nie całość, bo to było nie do wytrzymania, ale kluczowe fragmenty rozmów, które oni tam wtedy prowadzili. Anglicy, Amerykanie, Hiszpanie, Francuzi, król belgijski, który był bardzo aktywnym kolonizatorem. Proszę Państwa, tam nie ma ani słowa o tym, żeby wejdziemy do Afryki, żeby wyrżnąć 2 miliony murzynów, ukraść im ich kauczuk, ukraść im ich kość słoniową, zagonić ich do roboty na plantacjach. Nie. Tam oni wszyscy siedzą i rozmawiają o tym, jakie wartości trzeba zanieść Afryce i jak ją trzeba chronić. Rozmawiają głównie o Afryce, ale to dotyczyło innych krajów też. Po pierwsze, musimy ich podnieść cywilizacyjnie. Oni nie mogą żyć w tej biedzie, w jakiej żyją. Trzeba im zanieść naszą gospodarkę, a nasza gospodarka wynika z wartości. Trzeba ich wysłać naszych misjonarzy, nauczyć ich religii. W imię tej religii te wartości się rodzą, będą pracować, trzeba otworzyć ich rynek na dobrobyt nasz, który my patrzymy, bo oni się stawiają temu i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, polecam ten film, bo jestem przekonany, że jak za 100 lat weźmie ktoś stenogramy, jak Komisja Europejska siedzi i opowiada rozmaite kawałki, to tam też nie będzie ani słowa o tym, musimy tych Polaków wydutkać z pieniędzy. Tylko musimy im zanieść nasze wartości, w tym wypadku akurat odwrotnie, już antykatolickie, więc antymisjonarzy będą wysyłać i tak dalej. Kolonializm nie jest kwestią jednego jakiegoś króla Belgii, który sobie wymyśla, podbijemy dany kraj, tylko pewnym naturalnym instynktem, który tkwi w tych, którzy są bogaci, którzy się chcą rozwijać, a u siebie już się rozwinęli. Więc szukają jakiegoś terenu ekspansji, żeby No cóż, dzisiaj się mówi zmaksymalizować zyski. Kiedyś się nazywało to wyzyskiem kolonialnym, nieważne. Ten mechanizm zadziałał po roku 1989. Dlaczego zadziałał? No, kto władzę przejął w 1989 roku? Nie mówię w sensie politycznym, tylko w takim sensie socjologicznym. Z kim się tą władzą komuniści podzielili, a potem musieli pogodzić się z tym, że właściwie dużą część władzy na ich rzeczy stracili. To byli ludzie wywodzący się z formacji inteligenckiej. Ja jestem inteligentem w drugim pokoleniu, jak to z dumą mówię, po moim drzewie genealogicznym się nie trzeba długo wspinać, żeby na Hama trafić, w związku z czym mam do tego stosunek zdrowy i jako produkt awansu społecznego, ale już w drugim pokoleniu nie mam zawrotu głowy, że dołączyłem do kasty lepszej, więc widzę, jakie inteligencja ma wady. Polska inteligencja się wywodzi ze szlachty. Szlachty, która zawsze miała w głębokiej pogardzie wszelkiego rodzaju przedsiębiorczość, wszelkiego rodzaju zaradność i wszelkiego rodzaju kupiectwo. Nie mówię, że nie miała zachwycających cech. Łańska fantazja, takie wszystkie piękne cechy, umiłowanie wolności, ale niestety, jeśli chodzi o kwestie praktyczne, otaczała to głęboką pogardą. I kiedy taki szlachcic w kolejnym pokoleniu został pozbawiony swojego herbu i majątku, musiał iść do miasta, gdzie przeważnie zostawał jakimś skrybą albo jakimś nauczycielem, guwernerem czy kimś takim, to wszystkie te nawyki swoje przenosił. Polska polityka po roku 89 w tym obozie solidarnościowym była polityką inteligencką. No i niestety niech to nie zabrzmi jako Belga, ale Jarosław Kaczyński też jest klasycznym inteligentem, wręcz ostatnim mamutem czy dinozaurem tej formacji, która już powoli w zapomnienie odchodzi. A inteligent, kiedy myśli o problemie państwa, to zupełnie nie myśli o tym, że w tym państwie gospodarka jest czymś ważnym. Myśli o polityce międzynarodowej, o sprawach godnościowych, o bezpieczeństwie, o administracji, a gospodarka, przypomnijmy sobie, jak to było przez 27-28 lat urządzane. No weźmiemy jakiegoś profesora,
jeżeli rządzimy, jesteśmy partią lewicową, to weźmiemy lewicowego profesora. Jeżeli jesteśmy partią prawicową, to weźmiemy prawicowego, czyli z Kulu albo coś takiego. I on tam weźmie i zarządzi, no, coś tam, żeby było. No w tym wypadku to jest już nie profesor, jest Mateusz Morawiecki, więc trochę lepiej sięgnięto po praktyków ze sfer bankowych. Ale zasada jest ta sama. Jeżeli Polska jest domem, to inteligent sobie wyobraża, że w tym, i polityk przede wszystkim, politycy nasi do dzisiaj w dominujących nurtach wyobrażają sobie, że gospodarka jest w tym domu kanalizacją, uzbrojeniem ścian, no, tym mediami, jak to niektórzy nazywają. Czyli czymś, co nie jest istotą tego domu. Przyjdzie monter, się zarządzi, żeby rura się zapchała, to przyjdzie i przepcha. Jest jakaś tam ta rura niedrożna, może założy inną. Nie wiem, nie znam się na tym jako właściciel domu. Interesuje mi hipoteka tego domu i tak dalej, nie chcę brnąć w metaforę. Chodzi o to, że gospodarka nie jest kanalizacją czy kablami w domu i rurami, tylko jest podstawą tego domu, jaką jest państwo. Ale politycy, którzy Polską rządzili, tego nie rozumieli. Myślę, że to, że tego nie rozumieli, było jedną z istotnych cech, dla których się cieszyli bardzo dużym poparciem demokratycznych państw zachodnich. Oczywiście, tak jak na konferencji w Berlinie, nikt by nie powiedział, może by nawet nie pomyślał, bo ja wielokrotnie ten film oglądałem, tę inscenizację konferencji berlińskiej, zadając sobie pytanie, czy ci ludzie są obłudni? Może nie. Oni naprawdę tak myśleli, że wysyłają misjonarzy, wysyłają dobrobyt europejski do Afryki, a że za misjonarzem szedł taki Kurz z jądra ciemności, który już wiedział dokładnie, po co tam przyszedł, mogli o tym nie wiedzieć. Być może mędrcy tam, z którymi się Adam Michnik spotykał na rozmaitych seminariach i rozmawiali o tym, jak tu demokrację budować, być może ci mędrcy też nie wiedzieli, że za nimi idzie taki tam przedsiębiorca, który te wszystkie inteligenckie mędrkowania, którymi oni się zajmują, postępowe, ma dokładnie tam, gdzie miał Volkswagen, prawda, normy skażenia klimatu, jak montuje swoje jakieś katalizatory, bo je montuje tak, żeby na tym zarobić, a nie żeby głupoty z tego wynikały. Więc może nie wiedzieli, ale w każdym razie wspierali właśnie taką ekipę, która nie miała o tym nie tylko pojęcia, nie miała do tego serca, nie miała zainteresowania. W związku z czym łatwiej było wmówić, że najlepsza polityka gospodarcza to jest brak polityki gospodarczej. Najlepiej to jest wtedy, jak państwo w ogóle się gospodarką nie zajmuje. No popatrzcie na nas. I tu jest ciekawa sprawa, bo wszystko można o tych krajach powiedzieć, tylko o to, że tam oni nie dbają o swoją gospodarkę. No ale przy pewnej dozie niewiedzy to przeszło. I Polacy byli przez te 27 lat poddani takiemu przekonywaniu, że nowoczesność, że właściwa organizacja państwa to jest wolny rynek, a wolny rynek polega na tym, że się państwo nigdzie nie wcina. Mówię to, bo smutny i sam pełen winy, nie byłem przez 27 lat swoje, czy 26 lat swojego pisarstwa politycznego zawsze głosicielem tez mądrych i również ulegałem pewnym złudzeniom, bo nie, bo one były dobrze, ja nadal jestem, ale te złudzenia były bardzo zręcznie nam wsadzane. Ponieważ czy to jest nieprawda, że państwo w gospodarce być nie powinno? Nie, to jest zasadniczo prawda, tylko że to jest prawda, jeżeli mówimy o teoretycznym, idealnym modelu. A takiego teoretycznego, idealnego modelu nigdzie na świecie nie ma. To jest trochę taki problem jak z ochroną środowiska. Czym się różni ekolog od zielonego? Ekolog, jak nazwa wskazuje, to jest naukowiec, który się zajmuje ochroną środowiska, a zielony to jest taki wajrak, co się tam przypina łańcuchem do drzewa i z przeproszeniem mordę drze, że matka ziemia płacze i trzeba jej bronić. Jak przychodzi do konkretnego, że ekolog się zna na tym, to on wie, że nie ma naturalnego środowiska. Na ziemi, której żyje 5 miliardów ludzi, już od dawna nie ma naturalnego środowiska. I to, co jest prawdą, że naturalne środowisko się samo wyreguluje, to jest prawdą, było w czasie, jak dinozaury żyły i dlatego już nie żyły, bo ich wyregulowało. I gdyby się nasze środowisko naturalne miało wyregulować samo z siebie, to my byśmy przestali żyć na ziemi, bo zagrażamy temu środowisku. Ale wygraliśmy tę wojnę, pokonaliśmy naturalne środowisko i teraz, jeżeli chcemy zachować równowagę jakąś na ziemi, to my musimy o to środowisko dbać w sposób aktywny. Stąd, jak mamy dyskusję o tym, że jest puszcza,
to ktoś, kto ma o tym pojęcie, mówi, jak w puszczy drzewa chorują, to trzeba wyciąć chore drzewa, bo cała puszcza zostanie zainfekowana. A wariaci, którzy się przypinają łańcuchem, krzyczą, nie, nie, sama się puszcza wyreguluje, nic nie wycinać, nie wolno drzew wycinać, bo matka ziemia płacze, jak drzewa są wycinane, bo je to boli i tak dalej, i tak dalej. To podobnie jest z wolnym rynkiem. No tak, gdybyśmy mieli wolny rynek, na którym nie ma żadnych Sorosów, na których nie ma żadnych Unii Europejskiej, nie ma żadnych regulacji, on by się sam pięknie wyregulował. Trochę by to krwi i potu kosztowało i trochę nędzy i biedy i tak dalej, ale by się wzięło i się samo wyregulowało. Ale się samo nie wyreguluje. I tak jak w puszczy dzisiaj potrzebny jest leśniczy z wykształceniem, który o tym myśli, tak gospodarka potrzebuje państwa. I potrzebuje tego państwa nie po to, żeby państwo decydowało. Właśnie, po co go potrzebuje? I tutaj temat, który pozwoliłem sobie zasugerować. Po to, żeby gospodarka wyprodukowała trzy rzeczy. Trzy rzeczy oczekujemy i potrzebujemy, żeby zdekolonizować polskie państwo od gospodarki. Te trzy rzeczy, które gospodarka narodowa musi wyprodukować, a to jest tak, pierwsza, powiem tak, potrzebne są wszystkie trzy są swoim warunkiem nawzajem, wspierają się i bez żadnej z nich dwie nie przetrwają. Wszystkie trzy muszą być wyprodukowane. Pierwsza to jest oczywiście dobrobyt. No po to jest gospodarka, żeby tworzyła wartości, po to jest przedsiębiorczość, żeby zarabiać pieniądze, po to się zarabia pieniądze, żeby je inwestować, po to się inwestuje, żeby zarobić jeszcze więcej, po to, żeby nasze dzieci żyły lepiej niż my, żebym z małego mieszkania przeprowadził się do większego, a swoim dzieciom to kupił jeszcze większe mieszkanie albo jeszcze domy i tak dalej, i tak dalej. Aż do momentu, kiedy już w Polsce się zrobi na to wszystko za ciasno i my zaczniemy łypać ciekawym okiem, gdzie by tu coś skolonizować, prawda? Kiedyś myśleliśmy o Madagaskarze, nie wiem jak tam w tej chwili, może, oj, przepraszam, coś się... Krótka przerwa, już. Myślę, że o wyprodukowaniu dobrobytu najmniej jest tutaj do powiedzenia, bo to jest sprawa najbardziej oczywista i przy takich praktykach i po tym wszystkim, co tutaj zostało powiedziane, to ja nic nie mam do dodania. Potrzebne są przewidywalne, jasne przepisy, potrzebna jest odpowiedzialna gospodarka, potrzebne jest państwo, które broni polskiego przedsiębiorcę przed tymi, z którymi sam wygrać nie może. Bo w konkurencji z równymi sobie to on poradzi sobie. Ale w konkurencji z międzynarodową korporacją, która wchodzi i stać ją na robienie wieloletniego dumpingu na jakimś rynku, nie wygra. A jeżeli jeszcze ta korporacja dostaje, Marek Jakubiak mówił tutaj o tych miliardach, przepraszam za naukowe określenie profesora Rybińskiego, o tych pierdylionach euro, które produkuje Unia Europejska zupełnie bezczelnie, bez pokrycia i zużywa ich potem i używa ich potem do ekspansji gospodarczej. No jeżeli sieć dyskontów w Polsce, nie dość, że w ogóle ciężko z nią wejść polskiemu sklepikarzowi w konkurencję, to ona jeszcze dostaje kilkaset milionów euro z Banku Europejskiego na rozwój, na nowych rynkach, to co to jest innego jak nie kolonizacja i kto ma przed tym się postawić jak nie państwo polskie? Tylko, że wtedy to państwo musi być przez ludzi kierowanych, którzy sobie zdają z tego sprawę, a nie wierzą jak idioci, bo im jakiś mędrek z zachodu podpowiedział, że najlepsza polityka gospodarcza to jest brak jakiejkolwiek polityki. Szarpiemy się między dwoma skrajnościami. My się zawsze w Polsce z tą naszą wieczną niedojrzałością szarpiemy między skrajnościami naiwności i nieprzemyślanego stawiania spraw na ostrzu noża. Bo jedna skrajność to jest socjalizm, w której państwo ma decydować o wszystkim i wszystkim zarządza urzędnik. Oczywiście wiemy, że to jest złe, więc naturalnie przyjmujemy, że skoro to jest złe, to druga skrajność jest dobra, czyli najlepsza polityka to brak polityki, niech to się wszystko się weźmie i samo wyreguluje, tak jak już o tym mówiłem. Otóż też nie. Mądra polityka polega na tym, że państwo chroni gospodarkę, tworzy odpowiednie regulacje, odgrywa rolę policjanta, stróża nocnego, który pilnuje, żeby gra była prowadzona uczciwie i wspiera rodzimą przedsiębiorczość. Dlatego ją musi wspierać, że ta rodzima przedsiębiorczość nie jest na bezludnej wyspie, tylko w świecie zglobalizowanym i bez ochrony państwa sobie nie poradzi. Czyli inna jest rola państwa w gospodarce w naszym endeckim myśleniu jest koniecznością, ale ona jest inna niż w myśleniu socjalistycznym, bo państwo nie ma być redystrybutorem, który pilnuje, żeby temu co najwięcej zarobi zabrać i dać temu co mniej zarobić,
Nawet nie musi być inwestorem, chociaż to jest kwestia do dyskusji, na jakim poziomie jesteśmy i czy potrzebujemy aktywności państwa jako inwestora. Natomiast na pewno musi być obrońcą gospodarki. Druga rzecz, którą gospodarka musi wyprodukować, to jest suwerenność. Ponieważ nie ma mowy o zachowaniu suwerenności, jeżeli nie ma pieniędzy. I tutaj zwykłem się posługiwać historyczną anegdotą. Jest w polszczyźnie takie powiedzenie bajońskie sumy. Wszyscy oczywiście wiedzą, skąd ono się wzięło, ale wyjaśnię. Bajońskie sumy, czyli jakieś gigantyczne, niewyobrażalne, ogromne właśnie te, przepraszam jeszcze raz Rybińskim pojadę, te pierdyliony, wzięły się z umowy, którą zawarło Księstwo Warszawskie z cesarzem Napoleonem u swego zarania. Umowa była taka, że cesarz Napoleon na mowy pokoju w Tylży przejął wszystkie długi Polaków wobec państwa pruskiego i te długi hurtem sprzedał rządowi Księstwa Warszawskiego za 1/4 ich nominalnej wartości, ale w gotówce. Interes był oczywiście świetny, ale dla Napoleona, ponieważ dostał żywą gotówkę, której mu bardzo brakowało. A no, Polacy, jak mówię, aż weszło to do polszczyzny, tak jak ten szyderstwo z Zabłockiego, który próbował być przedsiębiorczy i mu się nie udało, więc wszyscy panowie bracia, prawda, tak się z tego cieszyli, że aż do dzisiaj to w polszczyźnie zostało. To interes był oczywiście dla Księstwa Warszawskiego żaden, ponieważ te długi były w większości nieściągalne. Ale dlaczego o tym opowiadam? Bo pytanie podstawowe, przepraszam, jeżeli ktoś już mnie czytał o tym, ale wydaje mi się, że ten przykład jest na tyle wymowny, że warto go używać. Skąd się, jakby najciekawsze w tej historii jest, skąd w 1806 roku, czy 7, jeśli pamiętam tę umowę, skąd w 1807 roku tak ogromne długi mieli Polacy wobec Królestwa Pruskiego? Przecież trzeci rozbiór, kiedy większość tych ziem weszła w skład Prus, to był 1795, czyli niecałe 10 lat. No, część tam jeszcze, powiedzmy, była w pierwszym rozbiorze zajęta, ale większa część obszaru, zaledwie 10 lat była i już się dorobiła tak potwornych długów, że potem to weszło aż do polszczyzny jako synonim jakichś gigantycznych, niepoliczalnych sum pieniędzy. Ano się wzięła stąd, że król Fryderyk Pruski wiedział doskonale, że są dwie metody podboju i zdobywania kolonii. Jedna, o której wszyscy wiedzą, to jest oczywiście wejść z wojskiem i ta jest zapewne niemiecką specjalnością ulubioną. Była kiedyś, ale w którymś momencie przestała być i została druga, która dzisiaj jest specjalnością. Można po prostu dać kredyt. Nieograniczony kredyt. A potem tylko przyjść i upomnieć się o zwrot pieniędzy. Tak dokładnie jak gdzieś znalazłem i to cytuję z dokładnym źródłem w książce, w tej chwili państwu dokładnego źródła nie podam, ale było takie obliczenie, że w jednym tylko noteckim powiecie, bo akurat tam się zachowały papiery na to, w chwili rozbioru 100% ziemi było w rękach Polaków. A w 1807 roku, jak był pokój w Tylży zawierany, to już tylko 40 parę procent ziemi było w rękach Polaków. Bez wywłaszczeń, bez zajmowania tego siłą, po prostu wystarczało stosować politykę łatwego kredytu. Polacy, szlachta polska przywykła do życia na wysokiej stopie, rozbiory sprawiły, że handel zbożem przestał być opłacalny, ociężałość umysłowa Polaków sprawiła, że nie pomyśleli, że trzeba albo w takim razie zejść trochę z poziomu życia, albo znaleźć inny sposób dochodów, no to gdzie przecież? To był taki jeden Zabłocki, co chciał mydłem handlować, hańbił swój klejnot, kara Boża go za to spotkała. W związku z czym po 10 latach wystarczyło tylko upomnieć się udanego szlachciury, proszę bardzo, skrypt podpisany, pieniążki są, nie, to wypad, zostań inteligentem, stąd się wzięła właśnie polska inteligencja. W 10 lat to się mogło stać. Polecam, gdyby ktoś miał okazję, taki film, kiedyś tę sztukę wyprodukowała, czasem nawet na TVP Kultura to bywa, wyprodukowała polska telewizja, Fryderyk Wielki, sztuka Adolfa Nowaczyńskiego. Osiągnięcie dramatyczne na miarę Hamleta to może nie jest, ale jeśli chodzi o publicystykę historyczną i o uchwycenie tego, dlaczego nas Prusy były w stanie tak zniszczyć, to jest to rzecz bardzo genialna i bardzo ważna i bardzo aktualna do dzisiaj.
Dzisiaj polecałbym tę sztukę przede wszystkim Grekom, chociaż właściwie nie ma potrzeby, bo oni już zaliczyli to, tylko że nie było tego szczęścia, jakim dla nas się okazał Napoleon, że jak wklepał Prusakom, to pomyślał o tym manewrze z przejęciem automatycznym długów ludzi na tych ziemiach żyjących, które do Księstwa Warszawskiego wcielił i szczerze mówiąc, może dzięki temu w ogóle tam jakaś polskość przetrwała, bo by mogła nie przetrwać. Więc Grecja jest przykładem współczesnym. Dlaczego to w Grecji było możliwe? To znowu przypominam, co przed chwilą mówił Sylwester Chruszcz. Dlatego, że gdy normalny kraj ze swoją walutą zadłuża się ponad wszelki rozsądek, to mechanizm rynkowy, taki homeostat sprawia, że jego waluta staje się podejrzana, staje się toksyczna, w związku z czym traci na wartości, bo cholera wie, przedsiębiorcy, którzy tym operują, głupi nie są i wiedzą, że ten kraj może zbankrutować, a wtedy jego pieniądz, jego papiery dłużne będą śmieciem, w związku z czym premia za ryzyko jest coraz wyższa, w związku z czym nie można się zadłużyć na śmierć, chyba że ma się walutę euro i ma się grecką gospodarkę, która jest i tak lepsza od polskiej cały czas, a płaci się w walucie, która jest powiązana z gospodarką niemiecką. Wtedy rzeczywiście można się zadłużyć tak, że potem przychodzi, jak kiedyś urzędnik Fryderyka, starego Fryca, do polskiego szlachciury przychodzi urzędnik unijny i powiada, tę wysepkę sobie weźmiemy, to lotnisko sobie weźmiemy, no sorry, pożyczaliście pieniądze, jest kwit, jest obligo na fix, jak w przedwojennym kabarecie śpiewali. Dlatego gospodarka jest niezbędna, żeby wyprodukowała suwerenność. Jeżeli jej nie wyprodukuje, to jej nie będzie. Kosy na sztort, szable, tak dalej, to jest wielkie złudzenie, w którym żyjemy, że w ten sposób się niepodległość zdobywa. Jak się nie ma za co tej kosy kupić, se można pośpiewać od czasu do czasu po kościołach. I jest taki nurt polskiego patriotyzmu, ale właśnie dlatego potrzebna była endecja, żeby na tym nie poprzestać. Trzecia rzecz, ostatnia, najważniejsza, którą musi wyprodukować gospodarka, to jest republika. Celowo mówię republika, bo słowo demokracja zostało złachane. Wróciło chyba do stanu wyjścia, jak ktoś się tym interesuje, prace nad Konstytucją Stanów Zjednoczonych, kiedy prowadzono, fajna jest korespondencja między ojcami założycielami, oni tam piszą, że chcą swój kraj ochronić przed dwoma nieszczęściami, które może spaść na każdy wolny kraj. Pierwsze to jest tyrania, no, czyli monarchia brytyjska, od niej się chcą uwolnić. Drugie nieszczęście to jest demokracja. Najbardziej demokratyczna konstytucja wolnego świata powstała po to, żeby bronić Amerykę przed demokracją. Oczywiście inaczej było to słowo rozumiane. Dzisiaj używa się w tej funkcji słowa populizm, a w każdym razie dla ojców założycieli demokracja to były rządy motłochu. Rządy motłochu, które są zagrożeniem dla republiki. Więc czego wymaga republika? To już Arystoteles napisał. Republika wymaga przewagi liczebnej demosu, który ma rządzić, to stąd przecież nazwa demokracja, przewagi liczebnej demosu nad tymi, którzy mogą rządom demosu zagrozić. Może im zagrozić plebs, populizm i może im zagrozić oligarchia, czyli grupa bogaczy. Żeby nie zagroziła, musi być większa ta grupa, którą nazywamy dzisiaj klasą średnią, a którą Arystoteles nazywał demosem, musi być liczniejsza niż bogacze i plebs razem wzięci, niż ci, którzy mają tak dużo, że nie wiedzą, co z tym robić i ci, którzy nie mają zupełnie niczego. Ideałem dla republiki, żeby była ponad dwa razy większa liczebnie klasa średnia od tych bogaczy i od tych, którzy nic nie mają i wtedy o republikę można być spokojnym. Współczesne demokracje, dlatego właśnie złachały słowo demokracja, że to zaniedbały i idą, jak to teoretycy nazwali, w kierunku społeczeństwa 20 na 80, czyli 20% oligarchów, soroszów, którzy się pławią w bogactwie, 80% plebsu, który całkowicie zależy od chleba i igrzysk fundowanego przez te 20% na górze. I wtedy mogą się odbywać wybory, można sobie nie wiem jak zaklinać, że demokracja jest. Nie ma demokracji. Tak jak nie było demokracji, o czym też już nie pamiętam, kto wspominał w starożytnym Rzymie, za czasów, pan chyba, tak? Za czasów Augusta, kiedy Rzym sobie jeszcze przez 100 lat wmawiał, że jest republiką, bo przecież Senat działa, ustawy wychodzą coraz więcej zresztą właśnie i tak dalej. Tymczasem nie, zebrało się trzech panów, z których przypomnę, jeden reprezentował finansjera, a dwóch resorty siłowe. Zawarło porozumienie, że od
tego momentu żadne stanowisko w Republice nie zostanie obsadzone nikim, kto nie zostanie przez każdego z nich trzech zaakceptowany. To się nazywało triumviratem i w tym momencie się demokracja skończyła. Gdyby, zawsze mówię, gdyby w Rzymie starożytnym wychodziły gazety i tam jakaś prawicowa gazeta by wtedy pisała, że wcale nie ma demokracji, bo jest jakiś triumvirat, reszta by z niej darła łacha, że to są oszołomy, spiskowa teoria dziejów i tak dalej. Nieważne, gospodarka ma wyprodukować tę klasę średnią. Otóż kolejne złudzenie, z którym Endecja walczy, będzie walczyć, a które nam wrzucono przez 27 lat, to było takie, najpierw demokracja, a potem przyjdzie z tego wolny rynek. Dokładnie odwrotnie, proszę Państwa. Udała się droga na przykład na Tajwanie, w południowej Azji, w krajach, które nigdy nie miały żadnej demokratycznej tradycji. W ogóle demokracja jest głęboko obca, tak jak pszczołom czy mrówkom, bo oni całe zawsze byli tak zorganizowani. Tam w warunkach dyktatorskich, nie da się zakryć, pod nadzorem Amerykanów, którzy narzucili władze okupacyjne, jak najbardziej niedemokratyczne. No bo tak, że wolności politycznej nie było, ale dano im wolność gospodarczą i dano im możliwość dorabiania się na równych, uczciwych zasadach. I w ciągu 20-30 lat wytworzyła się tak silna klasa średnia, że ona zaczęła się domagać demokracji w tych krajach. I tak to można zrobić. I tak można było, jeśli ktoś pamięta świętej pamięci Mirosława Dzielskiego, jego klasyczny list do porucznika Borewicza. Gdyby tą drogą poszła transformacja, to byśmy dzisiaj byli niepotrzebni Polsce. Ale jesteśmy potrzebni, bo poszła niestety drogą, że najpierw zrobimy wybory, no ale jakie, co dadzą wybory w kraju, gdzie nie ma klasy średniej? No dadzą to, że już nie chcę cytować Waldemara Łysiaka, który to kiedyś bardzo celnie ocenzuruje go, tak, że jak zrobimy powiedzmy wybory w dzielnicy portowej, to albo wygra partia Alfonsów, albo partia prostytutek, bo innej partii nie będzie po prostu w tej dzielnicy. No i tak samo było, jeżeli się robi wybory w kraju, gdzie 90% ludzi jest uzależnionych od kogoś materialnie, a warstewka tych, których stać na to, żeby być niezależnymi, a więc wziąć odpowiedzialność za republikę, jest bardzo, bardzo cieniutka. Oczywiście, może nie można było inaczej, ale nie było tej świadomości, nie było za grosz tej świadomości, że jeżeli nie mamy zostać z powrotem skolonizowani, tylko tym razem nie przez ideologię komunistyczną, ale przez pieniądz płynący z Zachodu, to potrzebujemy własną klasę średnią budować. Jeżeli komuś się chce zerknąć, no bo ja już przepraszam, mimo że młody jestem, to już doświadczenie mam tych 20 paru lat pisania, więc to pamiętam, że komuś się chce zerknąć w język gazet z lat 90., to tam pojęcie klasa średnia bez przerwy się pojawia. Budujemy polską klasę średnią. Tylko kto był wzorcem tej klasy średniej? Kulczyk, Gudzowaty, Krause, czyli tak naprawdę budowano oligarchię i nazwano oligarchię klasą średnią. A klasy średniej nie budowano, ponieważ tu są różne chwyty na pożytecznych idiotów. Bo sprawiedliwość społeczna musi być, bo państwo musi pomagać ubogim, żeby im pomagać, to musi im zabrać, prawda? No, komu ma zabrać? Wielkim bogaczom nie zabierze, bo poza wszystkim jest to bardzo trudne, a jeśli nie wręcz niemożliwe, bo oni się zawsze z podatków skomplikowanych wywiną, a z przyczyn, o których mówiliśmy, zawsze jest ten system skomplikowany, no to trzeba zabrać tym średnio zarabiającym. Tym, co nic nie mają, się też nic nie zabierze, więc przedsiębiorca mały, drobny był zawsze tępiony. To, że to właśnie Krakowska Szkoła Ekonomii, to właśnie teoretycy narodowej demokracji, nie przypadkiem, to narodowa demokracja się składa nazwa z dwóch członów i ten drugi człon jest równie ważny jak pierwszy. To, że oni wszyscy mówili, i Rybarski, i Heidel, i wszyscy pozostali tutaj też już wymienieni, pisali o tym, jak ważna jest prywatna, drobna przedsiębiorczość, rodzina przedsiębiorczość, wyrastanie tej przedsiębiorczości, to nie jest przypadek, to jest wszystko splecione, to jest jedna idea. To nie jest tak, jak sobie wyobrażano dotąd, jak sobie wyobraża się konkurencja nasza polityczna, że jak już mówiłem, dom jest, a rury i kanalizacja sobie, do rury kanalizacji się weźmie ten. Nie, to nie są rury, to jest zbrojenie tego domu, to jest podstawa tego wszystkiego i tak trzeba myśleć całościowo. Modne słowo kiedyś było holistycznie. O wszystkim, o idei, o demokracji, o gospodarce jest to splecione, ponieważ jedno bez drugiego nie zadziała, jedno bez drugiego funkcjonować nie będzie, jednego bez drugiego nie będzie.
Tego potrzebuje endecja od gospodarki, żeby wyprodukowała suwerenność, żeby wyprodukowała republikę, klasę średnią, dalej już republika działa sama i żeby wyprodukowała dobrobyt, który sprawi, że Polacy będą zadowoleni, będą dumni, będą wiedzieli, że mają dobrze urządzone państwo, więc będą chcieli, żeby ono było w taki sposób urządzone. I oto czemu jesteśmy tu społem, jak to ujął kiedyś pięknie poeta. Przekroczyłem czas ponad wszelką przyzwoitość, więc pozwolę sobie tym poetyckim stwierdzeniem zakończyć, podziękować serdecznie. Wyżej się tam mówić. Dam radę. To jest ta hierarchia symboliczna, tak? Bardzo dziękujemy również. Pierwsza część dobiegła w tej chwili końca, dlatego serdecznie zapraszam na półgodzinną przerwę, tak zwaną kawowo-herbacianą. Ale zanim Państwo pójdą kawić i herbacić, to zapraszam serdecznie do wspólnego zdjęcia z naszymi gośćmi.